Jak według ciebie wygląda idealny mężczyzna? Jakie powinien mieć cechy? Nie powinien przekraczać 1,80 m, ponieważ wysocy mężczyźni są... Niestety, Paulina, musi się z nami pożegnać. W momencie, niestety. OSU TV Podcast. Nigdy nie farmi PP. Halo, halo, tutaj Beniek i witam was w kolejnej edycji OSU TV Podcastu. Wraz ze mną w studiu OSU TV były kapitan reprezentacji Polski, czyli fartownik, posiadacz prawdopodobnie najbardziej pożądanego telefonu w Polsce, czyli Spider, a gośćmi specjalnymi są prawdopodobnie najmądrzejszy człowiek w OSU, czyli Lastkis, oraz prawdopodobnie najmłodszy człowiek w OSU, czyli Małolat. Ale jak zawsze, zanim zaczniemy, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć nasz podcast, a dokładniej to Andrzejkowi za 15 zł. Jeśli również chcielibyście nas wesprzeć, to wszelkie informacje, jak to zrobić oraz jakie z tego wynikają bonusy, macie zawarte w specjalnym komentarzu pod filmem. No i przypominam, że jesteśmy już 105 zł od kolejnego live podcastu na Twitchu. Witam was, panowie, jak samopoczucie? Good. Wy kurwy. Super. No i zajebioza, kurwa. Zajebiście. Entuzjastycznie. Kolejny odcinek podcastu, w którym będziemy omawiać polski turniej województw, czyli to, jak Krzysiu bardzo przyssał i jak Małolat przyssał jeszcze bardziej, kurwa. Ja przyssałem. Zabiję ci rodzinę. zaraz się okaże. Na żywo nas słucha dzisiaj tylko Hotring. Niestety zabrakło na reszty stałych, wiernych słuchaczy. Lastkis, co tam, tak, u ciebie, kurwa? Co tam u żony? A, jakoś czuję. Dawno cię nie było, spokojnie. Kurwa. Dawno cię nie było. Wiczka niestety znowu nie ma, rozchorował nam się. Lastkis w jego zastępstwo, kurwa, jako podpora reprezentacji województwa łódzkiego. No i co? Jedziemy z tym koksem, kurwa. Zobaczymy. Pierwszy meczyk. Najpierw oczywiście obstawianko. Zobaczymy, jak wam poszło. Pierwszy mecz. Zaczynamy z grubej rury, kurwa. Małopolskie kontra łódzkie, czyli będziemy Lastkisa brać na celownik od razu. Takie były bany, kurwa. Zenso Sagi, no Hito, Nomod to jest łódzkiego, Suzuki Konomi, Cyber Fante, Cider też. Dwa Nomody zbanowaliście, czemu tak? Lastkis, wiesz w ogóle? Grałeś kurwa tym, ziomek? Wiesz co, mi nie było, ale ja wiem, dlaczego takie bany poszły. Wiesz, ustaliłeś taktykę, kurwa, z całym teamem. W sensie, nie, może nie taktykę, po prostu poszły bany, bo Wilczku stwierdził, że nie są pewni tych map, że no zagramy to gorzej, a jeszcze jak mnie i Nikodema nie było, bo to jest taka zależność, jak ja jestem, na Discordzie nawet, nawet nie muszę grać, to Nikodem jest i gra dobrze, nie? A jak ja mnie nie ma, to Nikodema nie ma, bo nie ma kto go zmotywować. Czemu nie zbanowaliście Frederick Only Wonder? Wiesz co, ja wtedy nie... To jest dobre pytanie, ja wtedy nie byłem, nie było mnie w ogóle, nie? No właśnie, Małolat, czemu nie zbanowali Frederick Only Wonder? Też nie wiem, bo fajna nuta. Małopolskie zbanowało Eagle Seek, ogólnie ten Seek dosyć często banowany widziałem. I Last Effecta, czyli Hidena, no i tym razem niezbyt ciekawa informacja dla łódzkiego. Wilku, grasz od początku, kurwa. I Wilku na początku wali FC na mapie Deal, kurwa. Całe łódzkie przyssało pałkę, włącznie z Wiczkiem i z Pigejem, który rośnie chyba na rozczarowanie tego turnieju, kurwa. No, Pigej nie jest w formie, ale to ja się nie dziwię. Bo to jest mapa jednego takiego streamka tam, nie? Jak chwycisz, to jak się chwyci, to się chwyci. Jak się nie chwyci, no to nie się nie chwyci. To się nie chwyci. A Wilk chwycił. A Wilk chwycił, kurwa. Tylko 200, pojebany wynik zrobił goś, kurwa. Chyba pod koniec. 1-0 no. Dla Małopolskiego. Kolejna mapa. To było kogo pik? Lastkis, pamiętasz? Nie wiem. Oni chyba... Chyba łódzkiego, ale nie jestem pewny. Małolat, oglądałeś mecz? Tak, szufladkowo, bo tak wiedziałem, kto no, wygrał. Fapałeś pewnie. Ja byłem w Warszawie, ten z wiaderkiem na głowie, tak powiem w skrócie, więc... No my wiemy, tam balowałeś bez żony, kurwa, żona teraz obrażona dlatego, wiadomo jak jest, nie? Next mapa, no, tak Hype, jest. Fit, Such, kurwa, Lapix, Remix, cóż to jest. Tutaj Piggy, proszę bardzo, najlepszy wynik w łódzkim. Wilku znowu F-snął, no ale przyssała cały jego team, kurwa, Deed, tak, i Gun of Gaming, kurwa, nie podołali. Wiczku z Pigejem wykierowali 700 tysięcy, Wiczku, Pigi 870, to wystarczyło, wygrali o 60 tysięcy punktów. Kurwa. A wiesz, czemu wygrali?
No. Bo Wilczku zrobił 727 tysięcy. Dobrze się wstrzelił. Tylko dlatego, że nie. Dobrze się wstrzelił, kurwa. Jeden miss, Wilczku. Rosiu tutaj nie halo. Rosiu najgorszy wynik na mapie, kurwa. Jest po jeden. Kolejna mapa, Aragami. No i tutaj Wilku znowu, kurwa, popisuwa. Chociaż tutaj pierwszy raz nie walnął FC. To jest Flimod. Wilku gra z Hidenem. To ciekawe. Dit też pojebany wynik, można powiedzieć, na tej mapie. Ja się do tej mapy zastanawiałem, czemu Wilczku zagrał to no mod, a Piggy nie zagrał tego... Znaczy, a Wilczku... Z Hidenem. Na odwrót. Chyba się... Chyba na mody się pozamieniali. Wilczku pewnie powiedział, że sfailuje i... Nie, mi się wydaje, że Wilczku dalej leci swoją taktykę fejmodową z AWC, czyli powiedzmy, no jak to wyglądało na AWC. Dobra, Wilk, ty nie grasz moda nawet jak umiesz, ale grasz no moda, żeby było pewne FC. No to tutaj... Dobra, ale to czemu on nie zagrał? No bo Wilk chciał Wilczku chciał ze swojej strony to pewne FC i tyle, a no nie wyszło. Nie wiem, ale moim zdaniem... W przypadku Wiczka ten Hidden najmniej zmienia, kurwa, nie? Dlatego Wiczku powinien grać na Hidenem. Ile to Aragami miał BPM? Co 196, o ile dobrze to pamiętam. Nawet Piggy mógł z Harbrokiem to grać. Następna mapa jest bardzo ciekawą mapą. Zajebista mapa! Nie 2, wiem! 2-1 dla Małopolskiego i następna mapa, kurwa, Only Wonder. Co to się odjebało, kurwa? Co ty? już wam tłumaczę. Nie, czekaj. Idź obejrzyj shota w ogóle. No klej tu shota najlepiej. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest kurwa najgorsza turniejowa mapa, jaką widziałem w życiu. Pierdolę, nie chce mi się tego grać. Sorry Xenoch, ale jesteś najebany, że to wziąłeś do map pula. Ja pierdolę, nie. Żeś obalił kurwa 4 srogie Harnoldy. Jak można dać do map pula mapę, której się musisz kurwa uczyć na pamięć? Albo być wilkiem. Od razu zróbcie jeszcze easy flashlight bracket, no. Tilt, bo nie umiesz mapy, kurwa. Wypowiedział się. Nie, wiesz co, małolat? Powiem ci tak. Tym razem ci odbieram na początku moderatora. I dopiero teraz cię banuję. Już się więcej tutaj nie odzywasz. Sorry, kolego. Bo nie masz kurwa nic do wniesienia, do dyskusji. Reakcja, kurwa. 4 srogie. O kurwa! Jezus. A to Only Wonder to taka ciekawa mapka, kurwa? To jest to? Weź, daj tak. Spokój. A to jest taki odlub. Ej, ale ta mapa jest ciekawa, odlub, tylko tak na turniej to... Wiesz. No nie wiem. Ty, a ja mało tak do ciebie na streama wbiłem, kurwa, co grałeś ten mecz? Nie? No. I widziałem właśnie, że do mapy grasz, to już myślałem, że po meczu jest, mówię, jakaś no unrank jak chuj grana jest, nie? I tak nagle potem, wiesz, na czacie się pytam, kurwa, ile było, nie? Wiesz, zaczęli mecz, kurwa, oni jak to, jak jest, kurwa, tam 4-3, nie? A tak co? Sekminie, co im pierdolą, no. Nie? Ja tam poświęcenie, no. I potem myślałem sobie przerwę, no tak, cały czas ma bana. Muszę napisać, że unbana do... Ja pierdolę, nie. To ładnie się odjebało tutaj Wilczku, kurwa. Oni zagrali. A kurwa, Wilku jak to zagrał w ogóle, nie? No, to jest w ogóle też, kurwa. Piggy z failem. To w ogóle Freemod był, o kurwa. No, dojebał tutaj. No tak, to jest mocne. Dojebał do pieca 803. Kurwa, co ja pierdolę. 835 combo, 98 ACC, 1 miss, kurwa. No, to jest głupie, kurwa. Ale mapa mi się podobała, powiem ci. Możecie narzekać. Mapa jest spoko. Mapa jest bardzo ciekawa, kurwa. Tak no jest. Nie na turniej może, ale... No bardzo ciekawa jest, w chuj ciekawa, kurwa. No i... Mówię, no w jednym z topowych turniejów, 1-1, ta mapa była tego, na Hidden Poolu w finałach, nie? No także, no mocna mapa. Piggy, 76 misów, kurwa. Ej, to Wilku pewnie nawet tyle misów przez cały turniej nie będzie miał, kurwa. Nie no, Wilk się poddał chyba na końcu, tak mi się wydaje, bo widział, że Wilczku wyszedł. Możliwe. On rosił pewnie to samo. 3-1 dla Małopolskiego, kurwa. Rave to Rave, kolejna mapa. Czyli to był pik? To był pik Łódzkiego. To tak, to jest pik Łódzkiego był. Tak, przecież Wilku nie pikował, bo tamto jak się wkurwił, nie? Tak, no nie. No tu Wilczku najlepszy wynik na mapie, Wilku minimalnie gorszy, kurwa, no ale Piggy znowu przyssał pałkę włącznie z Rosiem, kurwa. Wszystko widać Laskisa, bo Laskis nie był na meczu, kurwa, nie? Tak, bo mnie nie było na meczu, to Nikodema nie było, taka prawda. Hit poniżej oczekiwań, no przegrali o 80, o 70 tysięcy, też niedużo w sumie, ale jednak 4-1 dla Małopolskiego, no i co, czy wielki comeback, kurwa, się uda? Meme, kurwa, meme.
Wilku rozjebał konkurencję, kurwa, a sam lepszy wynik niż całe Małopolskie zrobił, kurwa. Niż całe łódzkie i Małopolskie, kurwa, w sumie. Akurat w turnieju to wygrywają drużyny, które mają jedną osobę, która kieruje, nie? No 3-3, nie? Adekwatnie to meme, to bym zagrał ja za nas Pigeja. I co, najebałbyś, myślisz, kurwa? Wiesz co... Nie. Też tak sobie. Ja pierdolę. Latki się zawsze... Latki się zawsze najbardziej śmieje ze swoich żołków, kurwa. Słuchaj, ale zagrałbym? No zagrałbyś. No zagrałbym. No ale... Tak samo zjebał, no. Nie bijcie Pigeja, bo to ma podpalenie pod jego. Poza tym. Tak, dokładnie. No, ale Pigeja słabo, nie? Tak swoją drogą. Tutaj poważnie ja bym wszedł i no nawet nie, na tym może bym lepiej zagrał. Bym założył te, odpaliłbym te switche 80 gram i po prostu te 150 bpm, to bym sobie klikał, a lewo, prawo i tyle, nie? A no to Pigi to... single tapem, nie? No kurwa. To... No właśnie, nie wiem jak no. To było. Ale... Nie no, Pigi nie ma szans. No 310 bpm niestety jeszcze nie umie tym. Nie, to jest 150, to jest 300 single tap. Nie, to jest 155, przecież grałem wczoraj. Tak? 155? A, to najebany jestem. Nieważne. No dobra, jest 5 do 1, gramy do 6, przypominam, kurwa. Emocje? Comeback? Comeback czy będzie? No niestety, kurwa. No i tak. No niestety. Niestety. Wilku, FC na ostatniej mapie, One Room, Sugar Life, kurwa, jakieś gówno TV size. Wiczku, no solidnie, 775 tysięcy, chociaż i tak, Wiczku. Rozczarowujący bym powiedział performance, kurwa, w no tym meczu. No bo chory był chłopak. No. Chociaż jedno FC zrobił, czy nie? Żadnego nie chyba, z tego co ja to widzę. No trudne mapy już ci powiem do FC. Na miodowych latach zrobił FC, na rozgrzewce. No dobra, no to... na rozgrzewce. I tym samym, kurwa, łódzkie, włącznie z Last Kissem, kurwa, spada do drabinki przegranych. No jak obstawialiście, kurwa? Zaraz zobaczymy. Ja obstawiałem, że wrócę do domu. Ja obstawiałem, że Łódzkie wygra. I się troszkę się pomyliłem. Zgadza się. Krzysiu, 6-3 dla Łódzkiego nie trafił. Spider, 6-4 dla Łódzkiego, tym bardziej nie trafił, kurwa. Najbardziej nie trafił w sumie. Nie, głupoty gadam. Tomek P, SMOK-a, kurwa, nasz gość. 6-3, tak jak Krzysiu obstawił. Dla Łódzkiego. Wilczku, największy optymista, 6-0 dla Łódzkiego obstawił. Dobra. Wilczku sobie za bardzo do serca wziął to, co dobra. Mówiłem, że o pewności siebie. Teraz powiem wam, o co chodzi. Chodzi o to, że my byliśmy w Krakowie i byliśmy tam z Wilkiem i poszliśmy pić. Dobre ruchanie. I brain był taki, że ja próbowałem, żeby ja i Wilk najwięcej się napierdolimy. Bo ja to tam, wiesz, mogę nie grać, ale Wilk jak nie będzie grać, to wygramy. I nie poszło. Nie pykło, kurwa. Na Game Onie też tak myślałem i się przekonałem, że to znaczy, wiesz, nie? Ja tam, wiesz, ja to tam, wiesz, jeden browar, drugi browar zerowałem, a potem tak, o kurwa, zły plan, nie? Ale szczerze to... Chodzi o to, że Wilk potem przytryhardował tam w piątek, z środy na czwartek tryhardował ten pula i chyba... Wilku, czy by tryhardował, czy nie, to i tak bardzo tak, zjebał pewnie, tryhardował, bo streamował. I tak bardzo zjebał pewnie, nie, tak znam, jak znam życie. Ej, tak, no i kurwa, rozjebał. Odbiegając od tematu, widzieliście, kurwa, tą fotę Wilka z Twittera, kurwa? Pewnie. Z jacuzzi. Którą? Kto nie widział? Z jacuzzi, no, z jego siostrą. Z jego siostrą. Siostra koleżanki przyniosła, ale tą po lewo bym mógł przygarnąć, powiem wam, kurwa. Wiadomo jak jest, nie? No. Wracając do obstawiania, kurwa, bo tutaj jednej osobie udało się trafić. Bookmacherzy, kurwa, nie przewidzieli, że Małolotowi uda się trafić, kurwa. Małolot nic nie mówi. To nie? O dziwo. No bo, no tak. 6-4 obstawił dla Małopolskiego, odważnie. I Małolot wychodzi na prowadzenie. Jeden punkt ma jako jedyny, kurwa. Totalne zaskoczenie. Niesamowite. Wszyscy są w szoku, kurwa. Wszyscy są w szoku. Ale tak... Powiem tak, Wilk nigdy nie wygrał na Waxona, Waxon nigdy nie wygrał... Tfu, co ja gadam, Wilk nigdy nie wygrał... Znaczy Wilczku na Wilka, a ja na Waxona nie przegrałem nigdy, także no, jeszcze idziemy dalej. Chciałem coś wtrącić do tego meczu Małopolskiego Łódzkiego. Wiedzieliśmy, w sensie jak byliśmy w Krakowie, wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz i prawdopodobnie go wyjebiemy. Byliśmy na to nastawieni.
liczyłem, że Nikodem się zjawi, ale Nikodem się nie zjawił, bo no nie, jak mówiłem, mnie tam nie było. Bo z Nikodemem tak, byście wygrali, mówisz, kurwa? Tak, Nikodem gra dobrze, bardzo dobrze. I to jest no, tak, nie, że... Ja, co no, ty tak mu tą dupę liżesz, kurwa, przecież on na deale 700 combo trzymał SS-kę. Na meczu. Ale co z tego, jak Wilk robi 1v3 na was, no? Nie, bo jakby przed Nikodem zamiast 6-1 było 6-3. No. Ale byśmy mieli większe szanse. Chodzi o to, że Nikodem jest... Szanse większe, efekt byłby ten sam, kurwa, tak? Dokładnie, no dobra, tylko no, by było 6-3, no moim zdaniem, nie? Zamiast 6-1. No to nawet jeśli by było, to jakiś SV porówna się 3, nie? A nie lepiej dla was, bo tak to Maula by mu wynik trafić, kurwa. No właśnie. Ale nie, ono... Obstawiał łódzkie. Byście tak? mieli totalnie pograne, kurwa. No, miał dwa punkty, każdy po zero, nie? Nikodem jest bardzo dobrym graczem. Trzeba go motywować po prostu, nie? To jest bardzo spoko jest. I tak jest, Nikodem. Temu właśnie... Tak jest, tak jest, Nikodem, zmotywujecie. Jesteś chujowy, kurwa. Dobra, next match. Nie, jest chujowy, to jest zajebisty. Na pewno lepszy ode mnie, bez kapy, nie? Next match. To nie jest osiągnięcie właśnie, nie? To demotywujesz w tym momencie, kurwa. Next no match! Z powodu mam kurwa. Last w niku, nie? Dobra, next match, mówiłem już 20 minut. Kolejny mecz, tym razem mecz drabinki plebanów, kurwa, tak? Dobrze mówię, dobrze. Podlaskie kontra kujawsko-pomorskie, czyli będziemy cisnąć Małolata, kurwa. Będziemy cisnąć Małolata i to konkretnie, kurwa. Małolat, szykuj odbyt, nie? Będą, ulala, Małolat, rock and roll, nano de su, co to jest, kurwa? Jest najłatwiejsza mapa z pula. Ej, to jest nie fair. Kto to wziął? Nie pamiętam już tego. No wy to... Małolat. Nie no, Małolat specjalnie, bo ja na podcaście mówię, że Małolat nie jest nie nic, kurwa. Co to ma być? No, ale później już było tylko gorzej, nie martw się. No, czy nie... A wzięliście R8, czy nie wzięliście R8? To się okaże. Było, no. To byłem ostatni. A, to zaraz się dowiem. Nie, to Małolat FC, Bartek numerki, dobry wynik, kurwa, Kukizecki przyssał power, reszta tam średnio, nie? Wiadomo. Last jest Effect. Tutaj nie zrobić dobrego wyniku. Last Effect! Kto jest najgorszy na mapie, kurwa? Nie. Spider, jak mówił. Mastak, boss failował. Chuja tam, to się nie liczy. To cyferki tylko się liczą. Małolat jest najgorszy. Największy pleban, ale i tak wygrali. Wykierował go jego brat, kurwa, co ma więcej numerków od niego, zaliczonych dziewczyn, nie? Ej, czy mogę jeszcze coś opowiedzieć? Tak, no, z tego meczu. Generalnie to tak, ten mecz był rozgrywany w sobotę. W sobotę się spotkaliśmy z chłopakami na Podlaskim Festiwalu Anime, najlepszym konwencie w Polsce, polecam każdemu. Podlaskami się spotkaliście. Tak. No tam był turniej OSU, który oczywiście ja wygrałem, ale dobra, kontynuując. Tak, Hituch z naszej drużyny i Bajtek pojechali do Kukizeckiego, nie? A ja pojechałem do siebie i Bartek grał na swoim laptopie u Kukizeckiego, Hitu w ogóle nie grał. Kuki grał u siebie, ja grałem u siebie, no i po meczu poszliśmy na imprezę, nie? Fajnie było. Fajnie było? Po maturze chodziliśmy na kremówki. Podlaskie jako jedyne się spotyka chyba. Gorące laski, kurwa? Nie, jeszcze łódzkie się spotyka gości. Tylko, że mieszkacie wszyscy w jednym mieście. Po no, Podlasie to przecież jedna wioska, kurwa. Podlasie jest takie małe, że wszyscy są z jednego miasta. Dokładnie. Nie? Dobra, next mapa. To Małolat, no dobra, mniejsza. Pomijamy, tu wygrali 3-0, nie? Next mapa. Tycor GTFK. Ta mapa ogólnie taka dosyć ciężkawa się wydawała, powiem wam, jak patrzyłem. No, jest ciężka, bo jest szybka. To jest chyba najcięższy hidden. To niby nie... To pojebana mapa. Nie najcięższy diff, ale mimo wszystko i tak ciężka mapka. Bartek numerki znowu kieruje swojego, kurwa, ubogiego brata Małolata, kurwa. Małolat najgorszy w drużynie. Ale Kujawsko-Pomorskie gra fatalnie i kurwa do zera jak na razie. Małolat wygrywają. Paj Wojta. Średnio. Tak bardzo, bardzo średnio najeżdża. Paj Wojta najgorszy na mapie, kurwa. Quar Jail, kolejna mapa. Kukizelski tutaj kieruje, kurwa. Małolat średniawo, znowu. Paj Wojt do dupy, kurwa, jak na niego. Z takim performancem Paj Woja... Kujawsko-Pomorskie żadnych szans nie ma, jest 5-0, no, kurwa. Nie gra pula, to ma, no. Dokładnie. No i ostatnia mapa, tutaj Małolatowi się udało, kurwa, najlepszy na mapie, 770 tysięcy. Bartek numerki najgorszy w teamie, Don't Cry, co to kurwa jest, chuja. To w ogóle Pajwoj nawet nie gra. Poddali się, kurwa, wywieśli białą flagę, najlepszy wynik z Kujawsko-Pomorskiego, pożegnawczy. Philips 3, kurwa, 307 tysięcy zaledwie. I Kujawsko-Pomorskie żegna się turniejem, kurwa. Pajwoj miał grać tę mapę, ale dostał silensa na 10 minut, bo coś zaspamował.
Boże, nie. To raczej by chyba nic nie zmieniło, tak obstawiam. Tak, tak, tak. Nawet jak wepsnął, kurwa. Nawet jak wepsnął, nie? To szkoda, że hype pominąłeś, bo byłem tam najlepszy, no. Szkoda. Co pominąłem? Szkoda. Hype fixacja. Szkoda. Byłeś najlepszy, ale zrobiłeś 800 kombów, więc nie ma czym... Dobra, dobra, cicho. 400 tysięcy zrobił Małolat i podjarany jest, nie? Kurwa. Nie byłeś najlepszy w całym meczu. Właśnie, chłopie. No, dobra, dobra. Wygraliśmy się z Zają. W swojej chujowej drużynie byłeś najlepszy tylko, chłopie. Byłeś lepszy od jakichś plebanów. A te plebany były lepsze od ciebie na połowie map, kurwa. No chłopie, nie masz jeszcze czego cieszyć, kurwa. Naprawdę, nie? Dobra. Next match. A jeszcze jak obstawialiśmy. To jest ważniejsze, kurwa. To jest najważniejsze w sumie. To nic innego nie liczy, kurwa. Tylko na to czekają wszyscy, nie? Adekwatnie powiem, że postawiłem na ten. 6 do 0. Nikt... Kurwa, to ładnie cię pojebało. Nikt wyniku nie trafił, kurwa. Najbliżej był Tomek P, 6 do 1 obstawił. Krzysiu 6 do 2, Wiczku to samo, Spajde to samo i Małolat 6 do 3 dla Podlaskiego. Status quo dalej, Małolat to jeden punkt przed wszystkimi. Jest, kurwa, niespodzianka wisi w powietrzu. Kolejny mecz, kurwa. Tu przechodzimy już do ciekawszego meczu. Mecz Krzysia. Krzysiu był bardzo pewny siebie. Pizdę był pewny siebie, kurwa. Trzeba być pewnym siebie, kurwa. Dokładnie. I odpalamy mecz. Nie powiedziałbym, że przegramy, no kurwa. Odpalamy meczyk. To kurwa głupie by było, jakbym powiedział przed meczem. O, dobra, nie, ja tam nic nie mówię, bo przegramy mecz. Wygramy tam, nie wiem, 6-5 w tiebreakerze, może nam się uda wygrać. Cicho, kurwa! Nie. Pierwsza mapa. Jakieś tam gówno, nie? Wiadomo. Tutaj, proszę bardzo, Spider was totalnie wyjaśnił, Krzysiu, kurwa. Kaczmajster. Jakiś god mode mu się odpalił w tym meczu. Nie, no powiem. Spider, kurwa, widzi, wie, że, kurwa, stawka toczy się o, wiesz, o no, duże pieniądze, kurwa, nie? O tutaj o no chłopie, tam Małolat, widzisz, Małolat tak zagrał, kurwa, a tu Spider gość. Małolat tam kandyduje do OWC, a tu Spider, proszę, niszczy. Tak. Spider na pierwszej mapie zniszczył wam marzenia, prawie F-snow, kurwa, jeden Spider break zajebany. Krzysiu oczywiście nie najlepszy w swoim teamie, bez niespodzianki. Dave przystał pałę, kurwa. Kaczmajster to już w ogóle przyzwyczaił, że siepały, to nie będę się nad nim znęcał, kurwa. Nie, wiadomo. Albo może się to poznęcamy, na kolejnej mapie Kaczmajster jest w chuj najgorszy, nie? Tak w pizdę. No, znowu. Tak w pizdę. Uuu, Krzysiu najlepszy w swoim teamie, ale i tak słabiutko, kurwa. Spider znowu was wyjaśnił totalnie, kurwa. Mam 800 combo, mój kumpel ma 500 i mamy prawie taki sam score. No bo ty masz chujowa CC, kurwa. No tak. Krzysiu, tak, masz troszkę. ACC na poziomie. Najgorsze ACC, no tylko Kaczmajster gorsze. No bo to jest 270 BPM mapa, kurwa, to ciężkie na turniej, jeszcze single tap. Kaczmajster normalnie, no Spider to... A Spider Alternate'em grałeś czy singlem, kurwa? Alternate'em. Nie, no Spider was tutaj totalnie wyjaśnił, kurwa. 800 tysięcy punktów, nie no, Spider to jest mój ziomnie. Ale ja się przygotowałem się na szybkie mapy, także na te detki. Ale to zobacz, jakie to było close wszystko, kurwa. Spider się tak przygotował na szybkie mapy, że na następnej szybkiej mapie nie grał w ogóle, kurwa. A to ale... alt, ja się nie czułem wtedy na tym. To Spider typowo wykrował tą mapę, no. Gdyby nie on, to by przegrali. No zgadza się. Uuu, tu Kaczmajster najlepszy na mapie. Krzysiu najlepszy w swoim teamie, ale twoja drużyna, Krzysiu, no totalnie nie ogarnia, kurwa, twoi teammate'i. Nie to wiedzą, był kurwa, pik z naszej co strony. Się dzieje. To był wasz pik w ogóle. Znaczy, ogółem ta, no ale też, no, mimo wszystko mogliśmy zagrać trochę lepiej tą mapę, bo mieliśmy szansę na niej. No troszeczkę, Krzysiu oni najlepszy. Zagrali jak gówno. Krzysiu najlepszy w swoim teamie, nawet nie miał pół miliona punktów, kurwa, niech to będzie najlepszym odzwierciedleniem, kurwa, jak chujowo zagraliście. Next mapa to całe Only Wonder, kurwa, i uwaga, najlepszy na mapie jest Krzysiu, kurwa. Nawet nie wiem, co się stało na tej mapie, chłopie, to była najbardziej stresująca mapa, kurwa, w moim życiu chyba. Dlaczego? Naprawdę, mogę opowiedzieć, gościu. Opowiadaj. No graliśmy to i jak jest ta mapa na końcu, jak jest ostatni break na tej mapie, tam pod koniec, nie został ostatni refren i jest przed tym break, nie? No. Był break i w tym breaku, to był pierwszy break na mapie i wszyscy dopiero wtedy zaczęli swój score, nie? Przeciwnika. Nie dość, że wszyscy mieli zero combo, kurwa, w sumie nikt nie miał combo, to jeszcze był wynik praktycznie identyczny, kurwa, nie wiem, z 4000 różnicy było i nikt nie miał combo. I teraz wyobraź sobie tą sytuację, kurwa. Musisz trzymać, bo... Kurwa, bo się zeszczasz inaczej, tak? Bo twoja drużyna przegra, nie? I to był wynik, ile to było?
było 1, 2, 3, 0 dla nich, czyli było jakbyśmy przegrali, to byłoby kurwa 4-0, nie? Dla nich, więc muszę trzymać, bo przejmiemy, będziemy przypierdalać 4-0 i kurwa wstałem cały ostatni refren, nie wiem jakim cudem, bo to było najbardziej stresujące gówno w moim życiu, kurwa. Jeszcze ten mecz nie był streamowany w ogóle. Jezus, a dodatek. Tu Kaczmajster nie grał tej mapy. Ja nie wiem, czemu Amaj tak siepałe Spider-Man, no go wyjaśni, kurwa. Ogółem z ich nie strony pamiętam. To było głupie, żeby wziąć, kurwa, w ogóle dwa hideny na tą mapę, nie? No, znaczy ja w sumie, ja myślałem, że to lepiej zagram, robiłem w chuj dużo błędów, a mogłem to HDHR w sumie grać, pewnie bym zagrał lepiej, ale nie grałem w tego wtedy. HDHR. No, Spider 250 tysięcy, nie ma się czym chwalić, kurwa. No nie. Najgorszy bult z Hard Rockiem, 188, kurwa. Co się odjebało? No i tak czy siak wygraliśmy tylko o 40 tysięcy, nie? O chuj, tutaj coś się odjebało na kolejnej mapie, tu są lepsze rzeczy. O, no, no to się zaczyna chyba... dopiero, kurwa, mecz cudów, chłopie. Jezus! Mecz cudów i on był niestreamowany, był najlepszy mecz, kurwa, ze wszystkich. Nie ma go jak zobaczyć, kurwa, tak? No nie ma. Chryste, panie, nie. No, PTW organizacja, musicie tutaj step up na samą, na ostatnią prostą, kurwa. Ty w ogóle, Krzysiu, mówi, że ja mam tutaj tratować turniej i komentować. No raczej. Jak ja mam komentować, jak ja supportera nawet nie mam, chłopie, kurwa. No to niech ci kupi ktoś, jakiś twój wierny słuchacz, gość. No nie, to ja nie chcę supportera, żeby hajs mi dał, kurwa. Gościu, tłumacz mapę następną, co się stało. Aragami, kurwa, tu co się odjebało. Najgorszy wynik na mapie miał Marek Marucha, uwaga, z Hidenem. Z tego, ze Śląskiego, kurwa. Spider, 443 tysiące. No cicho. Cicho, no kurwa! Cicho. Spider 443, Bult 421 i Krzysiu 464. I w teorii najlepsze wyniki, kurwa, miał Amaj Kaczmajster z Hard Rockiem w swoim teamie 533 tysiące i Klakson. Kurwa, u Krzysia 536 tysięcy, kurwa, gdyby obaj nie failnęli, kurwa, to by mieli najlepsze. Co się stało? To by mieli najlepsze, kurwa. Dwa lepsze wyniki, jedyne, które są sfailowane. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze, kurwa. No to jest piękna sprawa, ci powiem. Nawet jak w sumie jakby obaj nie sfailowali, to i tak byśmy wygrali, bo i tak mieliśmy więcej, nie? Ale na przykład jakby sfailował u nas Emil, a Amaj by nie sfailował, no to by wygrali, nie? No ale obaj sfailowali, kurwa. Tak, dokładnie. No tam jest fail potential na końcu. No nie? Z Hard Rockiem zwłaszcza, nie? Tam jest stream na końcu. Hard Rock ryzyko. Bult wytrzymał, dzięki temu, kurwa, udało wam się odrobić kolejną mapę. I kolejną jest Hype Fit Such, kurwa, no i co tu się stało? No Krzysiu, nie no, Krzysiu, jak na ciebie, powiem ci, to jest metr życia, kurwa, powiem ci, nie? Typie. 550 tysięcy, najlepszy w teamie, Krzysiu. To nic nie dało, kurwa. A Amaj Kaczmajster tym razem wjechał. 510 tysięcy. No dobrze to zagrali w miarę. No Bull zagrał za słabo po prostu. Za słabo. Spider, czemu znowu nie grałeś? A nie czułem się na tych streamach. Nie czułeś się, miałeś okres, no wiadomo, nie? Kolejna mapa. Meme! Krzysiu! To jest dobra mapa. Piękna mapa. O chuj, następne jaja jakieś. Kaczmajster przyssał pałki totalnie, kurwa, zawalił sprawę swojemu teamowi, bo tak to by wygrali w chuj. Przegrali totalnie przez Kaczmajstra, kurwa, mapę. Sfailował. Jedyny sfailował, minus 422 tysiące. To było najlepsze uczucie mojego życia, tak kurwa, gramy, nie? I na koniec mapy i nagle patrzę, jak ta korona tak psiu, przeskakuje, kurwa, na naszą stronę, nie? Tak dosłownie, psiu, i te patrzymy, ktoś sfailował, nie? No, Amaj Haczywicu, kurwa. Amaj Kaczmajster, nie? Jak to wybraliśmy, to Amaj napisał, do dobra taktyka pod Amaj sfailuje, nie? No i tak, kurwa. Województwo krzysiowskie wygrało tylko 56 tysięcy. Zagrali jak gówno, kurwa, totalne. Klakson. Bo ta mapa jest trudna. 177 tysięcy. Krzysiu, prawie najgorszy wynik. 291. Spider najlepszy. 426, kurwa. Oni Spider to bardziej ACC wykierowali niż kombo, nie? Przeciwnicy. No zgadza się. Klakson 80% to jest bida. Wszyscy zagraliśmy to jak gówno. No. Powiedzmy, no wszyscy to zagraliśmy jak gówno. Gorzej się tego nie dało zagrać, ale Amaj kurwa zrobił tak, że jednak i tak wygraliście. Amaj się postarał, żebyście Amaj wygrali. Amaj mówi, nie, tak nie będzie, kurwa. Wydaje wam się, że możecie się podłożyć na mapie, a tu chuja, kurwa. Nie trafi z pewniaczka, Krzysiu, powiedział Amaj. I koniec, kurwa. Kolejna mapa, Rave to Rave, Amaj odkupił swe winy, Spider, kurwa, po raz kolejny solidnie.
Obaj ponad 500 000 jako jedyni. Krzysiu, no coś tam działał, no ale klakson znowu przyssał pałę. No co tu się dzieje, Krzysiu, kurwa? Jak ustawia zawodników? Wiesz, to też nasz błąd mój, że nie zbanowaliśmy tej mapy ogółem. Ale myślałem, że mamy chociaż dwie osoby na Hidena, no ale Dave się nie pokazał z dobrej strony. A co wy tam pomanowaliście? Bo takie spojrzałem znowu, zapominam, kurwa. Zbanowaliśmy No Moda i co my jeszcze zbanowaliśmy, kurwa? Free Moda, but. Ta but, uuu, ten but w ogóle prawie nie grany chyba był nawet. A oni zbanowali Hard Rocka, Hades i... Ginza versus Ginza, widzę. No Moda, no, tak. No Moda. Next mapa. Detka. Krzysiu! Kurwa, na ostatni paternie musiałem. Krzysiu, performance życia, najlepszy na mapie. Kurwa, mać, nie no, Krzysiu, tam pewnie o co ci stanął penis, tak obstawiam. Klakson FC, Klakson FC, Spider FC, Amai Hashimitsu 0 punktów, bo nawet nie wszedł na mapę, kurwa, obsrane gacie. Co to jest Fortnite player, kurwa? To jest Zik, który wszedł na jedną mapę, bo grał w Fortnite. Gra w Fortnite. No wiecie, priorytety, nie? Jezus, dokładnie, dwie osoby wpuścili na 10 trójkę, nie? Jedna z nich, kurwa, gra pierwszy mecz, pierwszą mapę w meczu, nie? No i wygrajmy to, no, świetny plan. 900 000 różnicy, kurwa. Krzysiu rozjebał, but prawie w cenę. No tutaj, kurwa, pokazaliście, kurwa, chociaż raz, na co was stać. No i kolejna mapa. I tyle. Nie warto. Niestety ostatnia, Krzysiu, kurwa, żegna się z turniejem, tym no, samym. Amai Hashimitsu wykierował, no. Pożegnana, Amai Catchmeister wszedł, kurwa, przypomniał sobie, jak się gra i rozjebał wam odbyty totalnie, kurwa. Zrobił no prawie... Amai Hashimitsu, jak to mówiliśmy, wyszedł na zero, prawda? Wyszedł na zero. Jakby go nie było, to byłoby to samo. Spider tym razem najgorszy w teamie, chyba po raz pierwszy, kurwa, w tym meczu. Spider, kurwa, tam. Spider, dobrze zagrałeś, kurwa, dobrze zagrałeś. Posłuchaj podcastu, wiedziałeś, co cię czeka, kurwa, jak zagrasz słabo po prostu, nie? Tak sądzisz? Ja no żartowałem, przecież wiem, że nie słuchasz, kurwa. Kto by tego słuchał, pojebało cię. Sam nie słuchał, kurwa. Wiadomo, jak jest. Niestety, Krzysiu, kurwa, już więcej nie będę mógł cię cisnąć. Nie ma tego złego i tak dalej, kurwa, nie? Tak, zagrałem lepiej niż mało lat. Jak obstawialiśmy, kurwa, jak obstawialiśmy, Krzysiu! Ogólnie, jak to ty powiedziałeś, Krzysiu, 6-2 na spokojnie, zachodniopomorskie. Niestety, troszeczkę się pomyliłeś, kurwa. Więc 0 punktów dla ciebie. Wiczku obstawił 6-4, uwaga, ale dla zachodniopomorskiego niestety, dla niego. Więc też do zera. Małolat, 6-3 dla śląskiego. No to jedno... To jedno podłożenie Amaja Kaczmajstra, kurwa, widzisz? Mało lat. To przez to. To przez to, kurwa. Szkoda. Tomek P, 6-1 dla Śląskiego. To optymistyczny wariant, jeden punkt dla niego. No i Spider! Kurwa, Spider! To o to chodziło pewnie. Dlatego się Kaczmajster podłożył, przyznaj się, Spider. Krzyczałeś mu, kurwa, żebyś trafił pewniaczka. Jaki mecz ten? Przez cały ten mecz byłem pewien, że postawiłem 6-3 i mi było smutno, a to w sumie spoko wyszło. Spider cały czas. Spider, 2 punkty dla ciebie. Zrównuje się z Małolatem jak na razie, kurwa, opary wąchają Krzysiu i Wiczku, kurwa, dwóch jedynych stałych bywalców. A nie, sorry, Spider, zapomniałem, kurwa, o nim, nie? Tak. Standardowa procedura, kurwa. I ostatni mecz, kurwa, który mogliście obstawiać. Czyli wielki faworyt turnieju Dolnośląskie kontra Lubelskie. Kto z was oglądał ten mecz? Nikogo tutaj na kanale nie ma, co by brał w tym udział. Oczywiście wielkim faworytem Dolnośląskie. I zaraz zobaczymy, czy udało im się wygrać. Pierwsza mapa. Hare Hare Yukai. Mister Bub. Twoja stara zapierdala. Kto grał? Rafis nie grał. Oczywiście pojechał na seks. Tak. Astar też nie grał. To tam było najlepiej w sumie. Vaxon grał, DVT, no i Tomek P, kurwa, który się czuł pewnie przed tym meczem. Pierwsza mapa, Dolnośląskie, wpierdol, X. Mr. Bombastic robi full combo. Mr. Bunkery. No, typowe. Stachuski grał, wierny słuchacz, kurwa. Kapitan Lubelskiego, 577 000, nieźle jak na niego, kurwa. 1-0 dla Lubelskiego. Zaczynamy się od niespodzianki. Xenoverse, to jest kolejna mapa i Bombastic znowu FC, kurwa, co tu się odpierdala. To jest jedna z trudniejszych map, którą sobie zrobiło 800 na tym FC. No, Bombastic w gazie, powiem ci, rośnie nam MVP turnieju. No, tak jak mówiłem, że mecze są wygrywane przez solo carry, nie?
Beat plus boom, nie? Ta dwójka. No to będzie finał IMO. To będzie finał, kurwa. Teraz będą ze sobą grać w drabince wygranych, nie? Powtórka z Game Onu będzie. Powtórka z Game Onu. Czyli albo gramy z... O? Nie, w sumie nie. Najpierw tą ściana nas wygra. Tak, spoko, już wygraliśmy. Dobra, ex-władca Huski najgorszy na mapie, kurwa, miesza. 2-0 zrana lubelskiego. Hades the Rise, ta mapa też nie jest taka prosta. I Bombastic znowu robi najlepszy wynik. Vaxxon tutaj nie potrafi dotrzymać mu kroku, nie? Nie założyliście, no kurwa. Vaxxon troszkę... No nie, troszkę to nie jest ten sam poziom. To nie jest ten sam poziom turniejowości jeszcze. Nie, no Tomek B zawalił sprawę. Sfejlował mapkę, kurwa. Boom to jest jednak, prawda, drugi wilk, jeśli chodzi o turnieje, się robi. Boom za kapior, kurwa. 3-0, niespodzianka wisi w powietrzu, kurwa. Dolnośląskie na łopatkach. No ale tutaj się odgryzają. Vaxxon w końcu najlepszy wynik. Boom w końcu się myli na Snyder Breaku jakimś. Stachurski tutaj ciągnie na dno totalnie. 264 tysiące. Troszkę brakuje w lubelskim tego trzeciego gracza. On tak wyrównuje szanse po tym, co Boom nam odpierdala, kurwa. Jakby był jakiś średniak pokroju XWR, to by to wiele lepiej mogło wyglądać, powiem ci, w lubelskim. Jest 3-1. I kolejna mapa Cyber Thunder Cider. W ogóle jeszcze nie spojrzałem. Wszyscy znowu zagrali to jak odbyt. Jak odbyt mówisz? Zagrali to tak źle, że się nie dało gorzej tego zagrać. No zgadza się. Najlepszy był Boom. Najlepszy był Boom 480 tysięcy, mniej niż pół miliona, kurwa. To no, chyba jest max combo 1500 czy coś, a wszyscy mieli po 500 combo, nie? Tak, zgadza się. Najgorszy na mapie Stachulski bez niespodzianek. No i w sumie przez niego zawali, on zawalił sprawę swojemu zespołowi. O 100 tysięcy przegrali, kurwa. Jest 3-2. I kolejna mapa. I jest te panie, nie? Co tu się odpierdoliło? Mr. Bombastic, nie? Milion! Kurwa, z HDHL 17 setek. Ładnie go pokurwiło. Który to był wynik na mapie? To. Nie, no na pewno top 20. Top 20, nie mówiąc o tym, to jest Scorfa o 2, czyli kilka setek mógł na sliderach złapać. 20, kurwa. Minimalnie o coś takiego. Chryste, panie, nie? Pojebany wynik. No to pewnie tak w top 10 by było, obstawiam, jakby grał na Scorfa 1. Zapewne. Pojebało gościa. Vaxxon też nieźle z Hard Rockiem, 800 tysięcy. Robił co mógł, no ale na Booma, kurwa, tutaj nie ma rady, jak on tak będzie grał. DVD przyssał, kurwa. Przegrali o 400 tysięcy. 4-2. Meme! Kolejna mapa. SMOKA, nie no, Tomek P, tutaj klątwa podcastu jakaś, kurwa, znowu sfejlował. SMOKA grał tak średnio, tak łagodnie mówiąc średnio. Łagodnie mówiąc średnio na jeża, kurwa, grał. Nawet gorzej od Stachulskiego zagrał na tej mapie, no to chyba się nie, kurwa, gorzej nie zagrać, nie? Wiadomo jak jest. XWR, XWR 840. Boom FC, tyle powiem, dziękuję Boom bardzo. FC, chciałem to na desę zostawić, kurwa. Nie no, Boom tutaj ładnie rozpierdolił, na pewno chyba MVP tej rundy. No wcześniej jakoś tak, no wcześniej grał nieźle, Boom, ale nie tak jak w tym meczu. W tym to a było, jaka to była mapa? To... Meme. A, no to nie no, klasa. W tym meczu to next level Boom pokazał, kurwa, nawet Wilku się chowa chyba. Vaxxon 500 tysięcy tylko, troszkę słabo. No i uwaga, to jest ostatnia mapa tego meczu, czyli tym samym, kurwa, lubelskie niespodzianka tutaj roku, kurwa, rozpierdala Dolnośląskie konkretnie. 6-2, Only Wonder. Standardowo, same niskie wyniki, Tomek P najgorszy, Stachurski kurwa trzeci od końca, nie tak źle jak na niego. Standardowo każdy spierdolił. Każdy spierdolił. Ogółem w tym momencie przyszło mi do głowy, dlaczego ta mapa jest zła w tym poolu. Nie dlatego, że jest zła, tylko dlatego, że jest za trudna. Po prostu. No jest za trudna. Nie, powinno... ja ci... nie. Tak, słuchaj. Poczekaj, mogę? Nie, nie możesz. No poczekaj, powinno... to zaraz. Powinno się wybierać mapy, które są dostosowane pod poziom zawodników, a nie pod nie wiem co. Na przykład jeśli chodzi o OWC takie, no to na OWC na pewno by to zagrali ludzie, taki GN czy kurwa osoby, które grają na co dzień AR0. Spokojnie by to zagrali. To nawet bardzo dobrze, jak pokazał Wilk, że to można dobrze zagrać, ale tutaj w tym turnieju po prostu nie ma osób, które mogłyby to dobrze zagrać, dlatego ta mapa nie pasuje masz... trochę. A ja mam inną teorię. Ja mam inną teorię. Only Wonder nie jest mapą taką dobrą, w sensie, że jest chujową, bo o ją trzeba się nauczyć. A nie jak... trzeba się jej nauczyć. No dobra, nawet jeśli, ale masz materiał. Jeden z nich masz dwa, trzy razy i jest no dobra, nauczona, ale kurde. No. Ale słuchaj, ale każdą mapę możesz jako tako zagrać na side readzie, a toj? Chujaj, nie zagrasz. No to sobie graj wszystko na side readzie, no kurwa, no naprawdę.
Tak, nie to o to chodzi w turnieju, żeby grać w side-readzie. Jeśli faktycznie dobrze grasz na side-readzie, no to side-readujesz nawet taką mapę, no. No ja nie. No. Tylko teraz zacytowałem to, co Wilczku tej mapy stwierdził, że po co dawać mapę. No to Wilczku się myli. No. Czy mi się wydaje, że ona by mogła być jeszcze, ale na nomodzie. No, no tak, to jest źle, że tak. Jest na free modzie, bo to tak. Jest... No, bo na Hidenie jest ciężko do czytania, modzie na wtedy mieli to ludzie szanse, no. A tak trzeba brać Hiden, no kto ci zagra taką mapę z Hidenem dobrze, no kurwa. No. Albo z Hard Rockiem. Na Hard Rocku jest mały ten, małe kółka w miarę, a na Hidenie się ciężko czyta. Typowo, AR8, CS5. Dokładnie mogliby ją przesunąć na finał, no ale okej. Okay. No dobra, to tyle jeśli chodzi o tą mapę dalej. Zgadza się, kurwa. Dolność Śląskie spada do drabinki przegranych. No i jak obstawialiśmy? Ostatni mecz obstawiałem, zobaczymy kto wygrał, kurwa. Nikt. Krzysiu! 6-2 obstawił. Niestety dla Dolność Śląskiego, kurwa. Wilczku! 6-1 dla Dolność Śląskiego i tym samym, kurwa, zajmujecie ex aequo za szczytne ostatnie miejsce w obstawianiu. Fogers. I reszta obstawiła 6-3, czyli kto wygrał obstawianie Małolat? Ja i Spidey. Uhu. Nie. A. Nie. Ty wygrałeś Małolat, kurwa. Yes! Bo ty obstawiłeś więcej meczów dobrze. To jest tiebreaker, kurwa. To jest tiebreaker. Stało się niemożliwe, kurwa. Małolat wygrał coś w końcu. W końcu, kurwa. W końcu coś się udało, kurwa, nie? Wygrałem u Krzysia giveaway. Pięknie. Hashtag rigged, kurwa, pewnie, nie? Dobra, no i zobaczmy, jak wam poszło, jak Małolatowi zwłaszcza poszło w kolejnych meczach drabinki przegranych. Od czego zaczniemy, kurwa? Małolat, pomóż mi. Zaczniemy od naszego meczu, można zacząć. Podlaskie na Dolnośląskie. Dolnośląskie, Podlaskie. Czy Małolat utrzyma się przy życiu, kurwa, z wielkimi tytanami? Tym razem już Astar gra, kurwa, zawołali swojego boga tutaj, żeby im pomógł, kurwa. I zobaczymy za chwilę, jakim kurwa to wyjdzie. Nie. Pierwsza mapa, albo bany może zobaczymy sobie jeszcze. Dolnośląskie zbanowało Rave to Rave i Last Effect. No i Podlaskie Seek, w ogóle ten Seek chyba nie był grany, kurwa, trochę lipa. I Break, Care Break zbanował Małolat. Cyber Fun Decider, kogo to był pick, Małolat? Nasz, my zaczęliśmy z pickami. To była wasz... moja propozycja. I się zagrali jak gówno. No, zagrali wszyscy jak gówno. Wyrównana mapa. Tomek P. zawalił sprawę. Przez niego przejebali, nie? Dolnośląskie. Strasznie się wkurzyłem, bo przez 3 godziny streamowałem przed tym meczu i miałem zero żadnych lagów. Pierwsza mapa w turnieju ścięło mi osu, nie? Także no bywa, no. I przez to zmisowałem, gdy miałem 800 combo czy tam 700. Małolat, równe 500 000. A jak dla niego to zajebiście, nie? Wiadomo. Też tak myślę. 1-0 tak dla Podlaskiego. Quad Jail, tutaj Bóg Astar najebał. Bartek numerki Astar generalnie prowadzić. Dobrze zagrał, nie? W szoku. Nie chcę mówić, przez kogo przepierdoliło absolutnie mapy Podlaskie, kurwa. Absolutnie. No. Wybaczcie. Bezdyskusyjnie, ale... Małolat przyssał najbardziej w chuj. Kurwa. Ale nie umiem 270 BPM, to dużo. Zrobił o 200 tysięcy gorszy wynik niż prawie najgorsza osoba na mapie, kurwa. I przez niego przejebali wyłącznie, kurwa. Na wyłączność masz zaliczone, kurwa, tą mapę, Małolat. Po jeden. Kolejna mapa, One Room Sugar Life, kurwa, TV Sajzik. TV Sajziki wam leżą, tym razem SMOKa zawalił. No, kurwa, klota podcastu, no. Albo zawala SMOKa, albo Małolat, kurwa. Jeden z dwóch. Astar troszkę się nie popisał. Waxon tym bardziej. Waxon też rozczarowuje, jakoś dupy nie urywa. No to Hiden. To Hiden, też prawda w sumie. 2-1 dla drużyny Podlaskiego, kurwa. To był wasz pick. Kolejna mapa od Dolność Śląskiego. Hare Hare Yukai. I udało wam się przełamać. Bartek numerki tutaj zagrał. Wyśmienicie. Kuki Zeski również. Waxon, którego przed chwilą bluzgałem. Też prawie efcnął, no ale kurwa, cały wasz team zagrał zbyt równo. Nawet Małolat nie zagrał tak fatalnie, chociaż był prawie najlepszy. No jak na detkę to było naprawdę stabilnie. Stabilnie w chuj, kurwa. 3-1 dla Podlaskiego. Zenovest, no tutaj was Waxon wyjaśnił, chociaż przegraliście o 84 tysiące. Szyszek tu grał, kto to kurwa jest w ogóle? Pierwszego mapa w tym turnieju. No, niestety to, nie udało się. To pięknie, niestety. Najgorszy był na mapie, jak nas słucha, to go pozdrawiamy. Tam nie przejmuj się ziomek, kurwa. A, no. Tam pokaż, że Beniek jest plebanem, kurwa, w następnym razem, nie?
Tomek P. znowu przyssał pałkę. Małolat, no najlepszy w swoim zespole, tam już pochwalimy cię, niech będzie. Baxona CC, spójrzcie. Astar przyssał, nie no, Baxon tutaj totalnie rozjebał. 1.50, to był chyba... Ale to jest Slider Blake, tak, Slider Blake. Kurwa, pojebało gościa, nie? No rozpierdolił tą mapę. Wyjebał ją w odbyt bez wazeliny, kurwa. 3-2. Bad Boy, czyli najłatwiejsza mapa w polu, Krzysiu, tak? No jedno z łatwiejszych. Co tu się stało? Co tu się stało, powiedzmy? Jest też shot, po prostu no osu mi skraszowało po pierwszym referencie, nie? Tak, ale i tak zmisował z 3 razy. No zmisowałem, nie? No i tak by się, przejebali, bo przejebaliście o 957 tysięcy, musiałbyś zrobić kurwa SS-kę prawie, nie? Tak, dlatego się nie pyłem o ponawianie. Waxon wykierował, Astar jak na DT gracza to tak średnio 750 tysięcy. Jest remis, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. No i Only Wonder, to kurwa, każdy tej mapy nie cierpiał, a w każdym meczu grana była, kurwa. No bo najlepsza... No dobra nuta jest. Dobra nuta. Kto jest najgorszy w swoim zespole, Małolat? No ja, ale się poświęciłem, okej? Okay? Poza tym, dobra, koniec końców... Nie poświęciłeś się. To nie jest łatwiejsze z HDHR. To nie jest trudniejsze z HDHR. To jest, kurwa, łatwiejsze ale... z HDHR. Ujatowałem tę mapę, bo na trzecim referencie jest taki stream i tylko ja go pasnąłem. W mojej drużynie. Także dzięki mnie mamy wygraną tej mapy. Nie no, Tomek P. najgorszy znowu zawalił. No wszystkie mapy, co przepierdałeś śląskie, to kurwa przez Tomka P. Nie no, powinien go tutaj zawołać, go opierdolić, nie? 4-3 dla... Pewnie tu... Nie, nie potrzebnie tu ludzie hidden biorą sam na tej mapie. Kurwa, nikt tego z hiddenem dobrze... No, bo oprócz Bartek numerki, który zrobił 500 combo, no nikt tego dobrze nie zagrał z hiddenem w tym turnieju. Samym hiddenem. Zgadza się. No ale nikt, wiesz, nie oglądał meczów. A czy dobrze, w cudzysłowie, no zrobił 400 tysięcy, no czy to jest dobrze? No, no nie, no ale kurwa, zagrał lepiej niż inni. Wystarczająco. No, moim zdaniem Bartek to jest najlepszy A8 hidden gracz, nie, w Polsce. No nie powiedziałbym. No, a no jeszcze jest Wilk, Wilk ale tam... No, jeszcze jest Wilcz. Nie, od Wilczka jest lepszy, uwierzcie. No, nie, nie. Pusz, oswajet, Wilczku, słucha, chłopie, już cię opierdala. Jeszcze raz ci zabiera admina, no, kurwa. No już nie dostajesz tego unbana na jego kanale na Twitchu. Drugi raz cię banuje. Mi, nie wiem, czemu mi się wydaje, że myszkowcy zawsze są lepsi na takie. Wilczku banuje Bartka numerki na swoim tym. W tym momencie zamiast ciebie, kurwa. Jest 4-3, dobrze mówię? Dobrze mówię. I kolejna mapa, Hype Fit Such. Tutaj Małolat najlepszy, to nic nie dało. Waxon tym razem was znowu wyruchał. Średnio zagraliśmy. Najgorszy był Gun of Gaming, combo 0, ACC 0, score 0. Zgadza się, i sfailował, nie? Jest po 4. Jest po 4. Tycor get the fuck out. Tu Kuki Zecki, jak wam przypisgał. Najgorszy w swoim zespole Małolat. No jestem oka 57, nie. No Tomek P. już, chłopie, nie przyznaje się, że cię znam w ogóle, kurwa, nie? 5-4, niespodzianka wisi w powietrzu, kurwa. Jedna mapa zostaje Podlaskiemu, żeby wyeliminować z turnieju Dolnośląskie, kurwa. Hej, Desderajesz, czy wam się to udało, Małolat, kurwa? No nie, Bartkowi skraszowało osu. A tobie skraszowało łeb, bo i tak sfejdowałeś, kurwa. Dokładnie. Nie, i tak byśmy to przegrali, nieważne. Na szczęście te dwie mapy, gdzie nam skraszowało w sensie osu, to no na szczęście... I tak byśmy przegrali. No jak oglądałem ten mecz akurat u ciebie na streamie, to tak troszkę odnosiłem wrażenie, jakbyście już pogodzili się z losem i oczekiwali tiebreakera w ogóle na tej mapie, kurwa. No, nie. Możliwe, że tak było. Ale generalnie pluję na ludzi, co widzą Małolata w przeciwnej drużynie i pierwsze co, to pikują wszystkie detki, jakie zostały. Nie podoba mi się takie zachowanie. Tak jak pikujecie Hiddena, jak widzicie Waxona. No co za różnica, nie? Naprawdę. Ale ile tych Hiddenów? A, no wszystkie wzięliście, kurwa. No to dwa. No. Ja pierdolę, nieco. Ale... Jak powiedział, nie? Tak, kurwa, się nie podoba mi się to. Zrobił dokładnie to samo. Mało na ty ubiej, kurwa. Ja jestem dobrym człowiekiem. No i uwaga. Tiebreaker, jakie były bany? Już mówię. My banowaliśmy drudzy, udało mi się wykręcić dobrze i nasi przeciwnicy, kurde, co my zbanowaliśmy, już nie pamiętam. A, nasi przeciwnicy zbanowali Holy Ward, ta śmieszna mapa, te 170 bpm jump streamy, coś takiego, a my zbanowaliśmy Lost Emotion, ponieważ no, najtrudniejsza mapa i nie chcieliśmy jej grać. No jak ten tiebreaker, kurwa, się rozstrzygnął, nie będziemy tak tego... rozkminiać. Waxon najlepszy na mapie.
W swoim zespole Małolat udało ci się, ogólnie wasz zespół dosyć równo zagrał. Małolat 480 tysięcy, Bartek numerik najgorszy w drużynie 400 tysięcy. No i to wystarczyło, równa gra, 140 tysięcy, Podlaskie eliminuje Dolnośląskie. Wielki faworyt żegna się z turniejem, kurwa. Kto by się tego spodziewał przy obstawianiu farto? No każdy, kto jest zdrowy na umyśle, kurwa, i wiedział, że kurwa Rafis nie zagra, ale niestety nikt nie wiedział. Z Rafisem myślisz, byłby inny wynik, kurwa? No, oczywiście, no, oczywiście, że tak. My wiedzieliśmy, że Rafis nie zagra, bo był u siebie w domu i nawet pisał na chyba Twitterze, że nie ma na czym grać, streamować. Czyli w teorii nawet moja stara mogłaby zagrać Dolnośląskim, kurwa, i byłby ten sam wynik, bo Rafis nie grał na żadnej mapie, tak? W teorii. W praktyce też, kurwa. Wiadomo jak jest, Dolnośląskie, wypierdalać Cwelle, kurwa, już właśnie, już się do was nie przyznaję, kurwa. Już się do was nie przyznaję. Trzeba było grać, to byś przynajmniej był na meczu. Tak, tak, ej, bez hitu, nie, ja bym tam przykierował, kurwa, nie, za Waxona bym wszedł, nie. Wiadomo jak jest, Małolaty przechodzą dalej. Okay. I ostatni mecz nam został do omówienia. Łódzkie, czyli Laski Sowskie kontra Amaj Hachimitsu. Spiderowskie, kurwa, pająki, kurwa, ten, kacze mistrze i ci, co ich ruchają, kurwa, tak? Jak to zeszło? Jakieś tak. Jakie były bany, kurwa, Spiderjono? Wyjebaliśmy dwie detki. Aragami, Zenover Śląskie, dwie detki. No my te streamówki. Wiczku grał, tak? Grał, dobra. Hype, Fitsacz, pierwsza mapa, czyli to był pik Laskis. Oglądałeś w ogóle to, czy nie? Był ich pik. Tak, Wilczko i tam. I team. Typowa mapa najlepszy. To jest typowa mapa pod Wilczka. Typowo Amaj Kaczymistrzu najgorszy w swoim teamie, Spider najlepszy, bez niespodzianek, ale tutaj ledwo wygrali. Ej, Amaj jak... Tak, kurwa. Ej, Amaj jak nic mnie blokuje wszędzie, jak słucha tego podcastu, nie? Amaj jak nic, kurwa. Ale te dwie pierwsze mapy były unlucky, niestety. Te dwie pierwsze mapy to była taka klon fiesta, że masakra. 21 tysięcy, Łódzkie wychodzi na prowadzenie 1-0. Cyber Thunder Cider, kurwa. Tutaj podobnie, o 14 tysięcy wygraliście, kurwa. Last Kiss, ja pierdolę. No, ja tylko tak, kurwa, przejebane, ja tylko patrzę, nie? Jak oni tam trzymają kombo, nie? I potem tak wchodzę tam do Rosia, 300 kombo. Ale Wilczku, 700, nie? I mówię, kurwa, i tak zaczynam liczyć z kalkulatorem i tylko słyszę w tle, jest, kurwa, mamy to, nie? Ja mówię, nice. Cokolwiek, nie? Laski z kalkulatorem. Spider znowu najlepszy na mapie. No kacz, majster, to jest zero garu, nie? Kurwa mać. Masakra. 400k. 400k, jak on pół miliona zrobi, to jest cud nad Wisłą, kurwa. Trzecia mapa jest 2-0 dla Łódzkiego. No i tu znowu Spider Jono robi co do niego należy, najlepszy tutaj, na mapie. Tutaj my piknęliśmy tą mapę i Wilczku po zagraniu tej mapy powiedział, że się przeliczył. Ale było dobrze. Tu fun fact, ja misnąłem slider, te takie długie slidery, jeden i sfailowałem. I myślałem, że już się nie ten... No jego team przestał, Wilczka, no co powiedzieć, kurwa, jakby zagrali lepiej, jego team, no to by wygrali, no. Tak, no Piggy znowu, kurwa, zawalił sprawę. Ile bym muszę zrobić do tej mapy 130 kombo. Hashtag zroga. No i proszę bardzo, pierwszy raz gramy buta, kurwa. O. Na którym najlepszy jest Marek Marucha. O kurwa, ale odjebał wynik. Ponad 1000 kombo z Hidenem. Hidenem, no. Ale Wilczku, jaki ACC dojebał też. No ale no, Naomat to na to patrzy. A, to no, też, no. No to też jest taka łatwa mapa do ACC, bardzo bym powiedział. Spider troszeczkę poniżej swoich oczekiwań. Mimo wszystko, no mówię, Marek Marucha wyruchał wszystkich, kurwa. Ten twój kochany Nikodem Laskis. Ale zobacz, pół miliona nie zrobił. Ale nie misnął, urwał no slajderka. Nie misnął, ale jednak misnął. Urwał slajderka. Jaka to jest różnica, chłop, jak kombo urywasz, kurwa? No taka, że tyle, no. No żadna, kurwa. No żadna, dla mnie to wyjebane, że on urwał czy nie urwał. Butem w mordę, nie? Butem w mordę, kurwa, jest 3-1, tak? Only Wonder, w każdym meczu to było grane, kurwa, pojebało was totalnie, nie? Wilczku, jak to rozjebał. Wilczku, co to Wilczku we wcześniejszym meczu rage'ował w ogóle, a tu zrobił pół miliona, kurwa. Bo się nauczył mapy. Tak, bo się nauczył mapy, to raz, dwa. W sumie to taka prawda, że ja miałem wejść na tą mapę, ale nie wszedłem. I Nikodem zagrał z Hardokiem.
Kurwa, ale... Biggie tego nie chciał grać. Wylaski no, kto przyssał? No. Kto przyssał? Powiedz, Benny. A my catch meister, nie no, to nie będziemy się tak znęcać, nie? Ale nie najgorszy. Gorszy niż Krzysiu był normalnie. Krzysiu o wiele lepiej grał. Nie mogłem się powstrzymać. A my catch meister najgorszy, kurwa. Nie, masakra. Ale powiem ci, Laski, ale że tu... wasz zespół jak wygrywa, to kurwa musi być mniej niż 100 tysięcy punktów, nie? Tak. Co tam Spajek chciałeś powiedzieć? Że my musieliśmy grać w trójkę, bo Gryzys nie mógł, a Zik, wiadomo, co zrobił, grał w Fortnite'a, także... no. Dobrych zawodników mieliście, kurwa, nie? Ten turniej to jakaś parodia jest, kurwa. No jest. Typ w ogóle, ten KRS, czwarty, piąty. Na początku turnieju zrobiliśmy konwersację na Discordzie, napisał, dobra, zagram Mapul i powiem wam jak gram. Od tamtego czasu nic więcej nie napisał, kurwa. I nikt go więcej nie widział, nie? Może powiedz. Umarł. KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, tak? To jest jego nick. Dokładnie. Kurwa. To jest jego nick. Kolejna mapa, Rave to Rave, jest 3-2. Rave to Rave. No i tutaj, Wiedźku, nie, no, Wiedźku, tak jak za starych dobrych czasów. Deklasacja. Rozjebał totalnie. Jebaniec. No nie, no najgorszy Spider, nie no, gorszy od Kaczmajstra jesteś, chłopie, no wstyd. No ja zjebałem tutaj mocno. Wstyd nad Wisłą, kurwa. Nie no, tutaj wszyscy zjebani, można powiedzieć, od ciebie z teamu. To by nic nie dało, jakbyś nawet ty nie zjebał. To musiały przynajmniej dwie osoby lepiej zagrać. Wiedźku was totalnie wyruchał. 3-3. Laski, ty w ogóle zagrasz na jakiejś mapie, kurwa? No pewnie, że nie. Ja za tydzień może? Nie, tak jestem, patrzę, to Śląskie jestem maskotką. Śląskie ma bardzo dobry team, kurwa, jeśli chodzi o te... O... Ja z Krzewcy grałem, o co chodzi. O uniwersalność. Oni wszyscy są dobrzy we wszystkim, kurwa. Bierzcie mnie do owca. Żartuję. Teorii mieliście naprawdę dobry team, kurwa. Teorii. Wszyscy mogliście grać wszystko. Ej, Nikodem najlepiej zagrał, ale to jak chuja dało na tej mapie. Pig najgorszy bez niespodzianki. 7-2-7, no. I tak nic nie dało, kurwa. Tak, bo Pigi tam trochę tam... Pigi przyssał. A my catch meister, to wiecie jak to jest. No tutaj był najlepszy, nie? No ale to po prostu on sprzedał, kurwa, duszę diabłu, nie? No za tamte mapy, co przyssał, to mu jedną mu oddał diabeł, nie? Żeby dobrze zagrał, kurwa. To dlatego tamty był chujowy, nie? Wiadomo jak jest. Jest ile? 4-3 dla Śląskiego, dobrze mówię? Dobrze mówię. Jebreaker break, kurwa. Nie, co ty gadasz? Dobrze mówię. Nie, raz, dwa. Jest 4-3 dla, nie dla Śląskiego, tylko dla tego. Płuckiego. Dla Łódzkiego. Dla Łódzkiego, no dobra, faktycznie pojebałem. Tak, Płuckie. Płuckie. Jebreaker break, uuu, tu Piggy mnie usłyszał i Wiczku, ale rozjebaliście, kurwa. Spider Jono też nie głupio, ja pierdolę. No ładnie to zagrali. No najgorszy na mapie, nie. No. Totalnie, najgorszy w chuj. Benik, on już nie żyje, zostaw go. On jest. Jak nie? Co ty, muszę się upewnić, słuchaj. He's already dead. Muszę się upewnić, że nie żyje, kurwa. Muszę przebić jego głowę 5 razy jeszcze, kurwa. Spider, będą nam zdradzić. Amaj się bardzo wkurzył na Discordzie? Nie. Nie? Nie, no bo wiedział, że ten, że musi grać te wszystkie mapy. On by tych detek nie grał. Tylko Zik by grał je. No, pogodził się z losem Amaj, kurwa, że jest chujowy. No. Że to już nie to samo, nie? No ale 2 FC ze strony, prawie 2 FC ze strony Wilczkiego na tej mapie, to jest jednak... To jest trudna mapa. Ja no się szczerze Wilczka nie spodziewałem, że to ten... Że to, Wilczku, jest... to nie jest szybkie jeszcze. Wilczku ma szansę na tym. Zwłaszcza, że to ma... Takie jakby... Paterny dobre na myszkę. Mam myszkowe, myszkowe jumpy właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Ta mapa ma. Amaj, spokojnie. Wiesz, ja wiem jak to jest już nie być dobrym, kurwa, wiesz, nie? Wiesz, witam w klubie, nie? No ale zobacz to na następnej mapie. Oj, dobra, to przejebali, to nie omawiamy. A, właśnie na tej mapie tam Nikodem SSK trzymał dość długo, nie? Wiesz, ta mapa tego sejma jest to... łatwa. Jak trzymasz SS-kę, to miśniesz w końcu. No, tak, no stres. Po breaku, tam był break? No jest chyba. Chyba jest przed tym. Tak, tam jest taki break i to już potem widać było, jak się jego kursor trzęsie do misa, a potem już taki na luziku, nie? Zgadza to się, kurwa. Żegnamy Spidera, kurwa, niestety. A Maja nie żegnamy, jebać go, kurwa. Ej!
Wow. Nie, żartujemy. Amaj w porządku, żartujemy, kurwa. Amaj nie obraża się. I tak Amaj tego nie słucha, mogę bluzgać, kurwa, nie? No właśnie. A on nie ma żadnych fanów, więc nikt mu nie strzeli z ucha, kurwa. Nawet Krzysiu go już nie lubi, kurwa. Jest... Ej! Dobra, to tyle w tej fazie turnieju. Zostało nam jeszcze ile zespołów na polu, na placu bitwy, kurwa, na placu boju? Cztery zespoły, kurwa. Sama elita, już Krzysiów nie ma, już nie ma Spidera, tylko ostał się Małolat, Wiczku i Laskis, powiedzmy, kurwa. Przechodzimy do map pula. Ta pierwsza mapa, kurwa, z pula. Ogólnie, kurwa, to teraz chyba będziemy grali best of, znaczy do 7, tak? Best of 13, dobrze mówię? No raczej. Bo więcej map w pulu troszeczkę. Jezu. Co? Więcej? Nie, tyle samo. Tyle samo jest. Dobra, tak, mniejsza, tyle samo. Co mniejsza. Pierwsza, Max Covery Running in the 90s, kurwa. Adekwatnie. Initial D, kurwa. Napisałem o 15 na disco, 7 godzin przed tym, jak Mapul ogłosili, że jak będzie Running in the 90s, to kurwa zamawiam pizzę, nie? Bieganie w 90-tkach. No to jest typowy alt od Monstraty. Dziękuję bardzo. Next. Nie trzeba więcej. A, go next. Yumemi Doll, Lilith, Make You Lilith, kurwa, jakiś chuj wie, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Najlepsza, jedna z lepszych map w poolu, nie? Taka jump streamówka, taka intense z powalonym pajtem w środku. No ciężka mapa, jak ktoś efcnie i to nie wiem, nie będzie wilk, to dobry jest wilk. No ja patrzę, jest 12, 13 FC jest tylko gdzieś, kurwa, powiedzmy. Ale znowu w ogóle jest w tym momencie w drabince wygranych pojedynek Schwabu full kontra Mr. Boom. Nie chcę nic mówić, prawda, o PNC, jaki był finał, ale okej. Okay. Kto kogo ujął? Ja nie chcę mówić finał, ale... o Supoli. Wilk wyszedł finał z przegranej drabinki, nie? Że co? Bo Wilk nie przyszedł na mecz wtedy. Ale w PNC był przecież Wilczku na Wilka finał. No wiem. To mówimy o OPNC czy kurwa o Game Onie, bo się gubię. OPNC też był mecz. A no, w OPNC był wcześniej, to się zgadza. To się zgadza. Dobra, next mapa. Trudna mapa, ale super. Next mapa, Seiryu, Ao, Infinity. Czyli na razie są dobre mapy, tak? A tu już nie jest dobra, bo to jest unrank, kurwa. Co za gówno. To jest taka streamówka typowa, 200 kółek streama w końcu, 200 kółek streama pod koniec. Ale przynajmniej piosenka Sour, please. Tak, no piosenka Sour, jest fajna. Serio. Naprawdę. No, ale go na X. Znowu prawie same długie mapy. Tak nawet ciekawie teraz bym powiedział, jeśli chodzi o balans długości map, kurwa. BPM też nawet chyba mało lat nie będzie narzekał bardzo. Chyba, że brak takiej szybszej mapy na Nomodzie. Najszybsza 210 BPM, to nie jest jakoś bardzo w sumie dużo. Jakieś 220 bym też przyjął na klatę. Na coś ale trzeba dobra ponarzekać. Dwie mapy poniżej 3 minut, reszta powyżej 3, jedna bardzo blisko 4 minut. Undead Corporation, kurwa, Yolu, Naku, Sagi, coś tam, kurwa, to chyba każdy zna, że to nie jest to. Ale to nie jest. Nie wiem, jaka to jest mapa też, bo to nie są te mapy. To jest z czerwca tego roku, w ogóle nowe mapy wszystkie tak, prawie, tak, kurwa, te co teraz. To jest, no, typowa mapa pod konsystencji, nie? Nic specjalnego, nie? Po prostu raz jakiś stream, raz jakiś jump, to tyle. Trochę większy spacing na końcach, typowy Yolu, Naku, nie? Ilu Polaków jest top 50, kurwa, Laskis? Czterech i chuj. Kurwa, 10. Dwóch jest, chłopie, na pierwszych miejscach. Jeszcze jest Dajski Mango. Kurwa, ma jeszcze jest Momo 5-4-3-9-5-9 pod nim. A, tak, rację. Chuja tam. Ale faktycznie jaki Daisuki. Kto to jest? Nie wiem, daje suki, kurwa. Wiadomo, mniejsza. Co to za mapa? Dobra, nie dobra. Co? Nie wiem. Yoru coś tam, kurwa, no. A, no to mówiłem, no typowa, klasyczna mapa pod konsystencji, nie? Aha, dobra. Nic specjalnego, ale zawsze jest taka mapa w poolu. A to Mazare Party? Mazare Party, next mapa? Nie ma nic powalonego tam, ta mapa. Mazare Party to była zła mapa, jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś ją zagrałem i była złą mapą. Nie wiem, czemu z poolu. No mapa oparta na jumpstreamach, nie? Na jumpstreamach. No mi się podoba ta mapa osobiście. Grałem ją, jak była ranked. I ostatni nomot, Yuikonu Ghost Rule. Totalnie nie znam tego diffu. Ktoś to niestety zna? No Ghost Rule, jumpy. No to jest diff zrobiony specjalnie po to, żeby był w turnieju. Chyba. No to sporo no. FC w sumie, 50, cała topka w FC. Ale
Tacy Polacy tam widzę w tej topce. Kurwa, sami znani. No. Jujkan w Osu, kurwa, kto to jest? Jujkan w Osu, Black Thunder 13 oraz Kracy. Same haksy, tak? A, też tak myślę. Same haksy. Jak ludzie 3 karanku to robią sobie FC na tym, no to, to chyba jest tak średnio trudna mapa. No, za prosta, myślę. Sądzicie? No tak myślę, no skoro 3 karanku może to F-cnąć. Trzy osoby. O chuj, co to za hidden pierwszy, kurwa? Dwa serca, co to do chuja jest? Kurwa, weź, daj spokój. No mapa od Polaka, twój, od jakiegoś Polaka, od, no w sumie od Polaka. To jest jumpówka typowa, nie? Ta, to jest łatwa jumpówka. 240 BPM, na Hidenie niektóre patelne są. 240,2 single tap. Chłopie, to, to uważaj co mówisz, to nie jest 240. To jest bardzo wysoki AR i to będzie, myślę, że to będzie pikowane co mecz chyba. No bo dwa serca, nie? Nie, bo wysoki AR Hiden. Boom mówi, że to zbanuje, także przegrały. I next Kłamie. Mapa Red Alice Remix, co to jest? Świetna Cold mapa. Kiss. Świetna mapa, polecam każdemu zagraczu. Taka trochę consistency, jumpy i tak dalej, ale no ma momenty, gdzie jest po prostu taka no dosyć techniczna. Ma momenty, mówisz. Tak, ma momenty, które są naprawdę no techniczne i dobrze zmapowane, nie? Tu ciekawy rozstrzał BPM-u, 240, tak, 175, 204, 224, czyli Hideny w sumie szybsze niż na mody wyszło. Ale tak. Ciężko jest się jednak strzelić. Trzeci no mod, Border XD. Of Ecstasy, w końcu stara to mapa, kurwa, pik. Od Shinxyna. To jest bardzo głupi. Leave Happy Less You, nie? To jest AR8? AR8, nie? AR8 tak. XD. To jest bardzo głupi. To jest pik, może... Nie głupie pod względem tego, że no, nie wiem, cała mapa to gówno, tylko no, w środku mapy masz stream chyba 30 czy 40 kółek na 200 BPM, 205 i czuję, że jakiś team może się na tym streamie posypać. No to jest głupi pik też ze względu na to, że to jest za trudne, tak samo jak kurwa poprzedni pik. No i tu ma, nie powiem, że jedynym FC na tej mapie z Hidenem jest GN, jeśli nikt więcej tutaj nie ma FC z Hidenem, nie? To jest racja, nie? No to GN zrobił to, wpierdolimy to w mapu. A chuj! Skitu, kurwa, na tym, na Hidenie ładnie ich pojebało. Everlasting Message, kurwa. Ciekawa to jest dobry pik. No to na OPNC było. Nie znam mapy, ale... Było wszędzie. Było wszędzie. Jest overused, ale jest dobry pikiem. Jest trudne w chuj ogółem. Jest. Zwłaszcza początek. Ten początek, ten 1-3 part jest trudny, imo. Nathan z Gravity, ta Dave, zgadza się, zgadza się. No i hardroczki, kurwa. Senpuno Mai. Co to jest? Głupi pik. Bo a na końcu zdaniem... jest stream. No, pisz, na, tego... na to kurwa ludzie nie patrzą, nie? To jest ważne w pizdę, moim zdaniem, nie? To jest 160 BPM hardrock i na końcu jest devstream, kurwa, na którym można failnąć, nie? To jest, no to jest to, co mówi Krzysiu, ale generalnie jest okej mapą, nie? No jest zajebistą mapą, znaczy może nie zajebistą, ale ja lubię takie mapy ogólnie. Ja też lubię takie mapy, ale no ten, zwłaszcza, że ostatni stream ma spacing większy, nie? Także mogą polecić jakieś faile, tak samo jak na przykład było na... Nie mogą polecić, tylko polecą faile, to jest pewne. Tak samo jak w poprzednim poolu był ten Hades the Rise, nie? Albo meme. Meme! Druga mapa. Say Bye od P-Light. O dziwo, ja nie znam tego tracku, kurwa. Co to jest? Też nie znam. O Jezu. Unrank. Ludzie, w sensie wiem, że... Nie Pyboy, Say Bye, gościu. Say Bye. Pyboy z tego pomagał trochę wybierać tego pula, bo odpadł. I on się strasznie jarał te w ogóle, całym tym mapsetem w ogóle i nutą, także możliwe, że on był... Wybrał diffa jakiegoś ze środka, kurwa, jakiegoś, nie wiem. Ale on sprawdzał, on sprawdzał każdy diff, także mam nadzieję, że to jest dobry pick, ale nie grałem jeszcze tej mapy. Ale czemu wy tak zawsze hejtujecie te diffy, kurwa, ze środka, nie wiem. Ja no, bo to jest takie śmieszne, że takie diffy się zazwyczaj gra tylko na turnieju, nie? Tak, ale... jak jest na przykład znany mapset. A nie powinno, nie powinno. Twierdzicie, że kurwa ma niższe wszyscy... diffy, to te diffy znasz tylko i wyłącznie z grania ich na turnieju. Takie zawsze, nie? Bo ludziom się nie chce, kurwa, ale często jest tak, że te diffy są o wiele lepsze niż te ostatnie, kurwa, bo ostatni jest zrobiony tylko od gwiazdki, kurwa, nie? Przynajmniej z mojego doświadczenia tak jest, jak ja grałem, jak robię mapy tygodnia na przykład, kurwa, nie? No co, to system gwiazdek jest taki zajebisty, że zawsze najwyższy diff jest najlepszy, kurwa? No ja nie wiem, nie?
i moty no nie, ale nie jest znany ten set z tego diffa, prawda? No nie jest, no to się zgadza, nie? No i zazwyczaj te niższe diffy są zazwyczaj takie same, kurwa, o to chodzi też. Że są tak samo zmapione, po prostu bardzo bland, nie wiem jaki jest. A czasem są cięższe nawet, kurwa, też można powiedzieć w sumie. No, ale zazwyczaj są zmapione tak pod consistency, żeby był typowa jumpówka, typowy standard pick pod turniej. Nie no, nie ma aż tak reguły, no mniejsza. Next mapa i Lumiscape to chyba zna każdy, kurwa. O Jezu, to jest głupie w chuj. To jest tak trudne. To z Hard Rockiem jest przejebane. Te w rogu, kurwa, na początku, nie? Tak. A później ten kwadrat na 3 kwadraty trafisz na całej mapie. Trafisz kwadrat z Hard Rockiem, paśniesz mapkę. Nie trafisz, wyjebka. No to jest głupi pik znowu. No to jest moim zdaniem też czegoś trudnego? Nie wiem, nie trafiłem kwadratu. Nie, na koniec są tylko single tapy. Ta na koniec nie ma cudów. To bardziej początek jest, nie? Trochę przesada taka Ejka, no, początek to na pewno. To jest przesada moim zdaniem, wielka przesada. Głupi pik w chuj. Mapa fajna, a niekoniecznie na turniej, kurwa. Ładnie, tak. Ostatni Hard Rock, Kairiko. Tego nie znam. Skystars, chuj, to nie lubimy. Polecam każdemu ten mapę. To jest chyba fajny pik w takim razie. Tak, pewnie polecam. Polecam. Możesz chuj, mapa update'owana jest w niedzielę. Ale się miałbym tak, wyjebali. Tak, wiem, ale to był pierwszy update od jakiegoś dłuższego czasu. Zagrałem tę mapę po tym update'cie, w ogóle grałem to kilkanaście razy już przed tym, jak ta mapa była w pulu. To nie jest rigged tournament jakby co. Hajster doda no... kuta slajdem. To jest rigged tournament jakby co. Podlaski turniej województw tak zwany, ale no przecudowna mapa, cudowna piosenka, cudowny mapę i w ogóle fajny pik. Cudownie. Taka jumpówka. Cudownie. Wow, przechodzimy do detek i pierwszą mapę już ja znam, kurwa, i ta jest ja się nie wypowiadam. To jest przejebana detka z tego co ja pamiętam, kurwa. Summertime. Grałem to 5 lat temu z DT. To będzie Random Fest, tak obstawiam ja, kurwa. Nie mówię, że to jest złe, to jest fajny pik i tylko że bardzo trudny. Bardzo trudny, kurwa. Trochę będzie Random Fest, mi się wydaje, wiesz, na tym. Znaczy ogółem nikt tego nie gra teraz, więc jest mało FC z tego powodu, że nikt tego po prostu nie gra, bo nie ma po co tego grać, ale jak na turniej i ma dobry pik. Jak to nie ma po co, chłopie? Fajna mapa jest, po co grać, kurwa? No ale ludzie nie grają, bo teraz ludzie grają DT tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć PP. No. Żeby sobie przedłużyć penisa, wiadomo sprawa jak jest. Z tego nie ma PP. Wiadomo jak jest, kurwa. Grenade, kurwa, co za grenade, kurwa, grenadę. Nie mam zielonego pojęcia, czemu detki są w ogóle takie jakieś, kurwa, powolne w tym. No, są mi to, tak widzę. To brzmi bardziej jak jakiś, ten grenade, to brzmi jak jakiś finger control bardziej taki, a nie typowa detka. I ma tutaj, mają tutaj FC, kurwa, naprawdę. No, Summertime to jest pod Aima, typowo mapka, tak. Pamiętam. Czyli to będzie pod finger control bardziej coś IMO, zwłaszcza judging by the scoreboard, tech playerzy. Całkiem małe kółka. Trzymają w te. Ta circle size 5. No, może no być... streamy, to muszą być streamy. Może być ciekawa mapka, kurwa. Next mapa, Mann gegen Mann od Rammsteina, kurwa. No, to jest Mann gegen Mann. Mann gegen Sharingan. 10, tam chyba jeden jest. Detka takie, ale OD9 jest na niej. No nawet twoja stara ma FC. No moim zdaniem taka to jest chyba taka 50-50 mapa, bo można zdechnąć sobie na końcu, nie? Tam jest taki drain z dupy trochę. Już nie wiem, no wiem, że tak było na Hard Rocku. Nie wiem, nie grałem, ale Koksus to 0-1-2-3 już ma też Także no Koksus. Kto to jest Koksu, kurwa? Kiedyś się 0, z nim ścigałem. 1, 2, Koksu, dobry. Wygrałem. Pozdrawiamy. To best performance Santa San. No, musi być dobry zawodnik. Wiadomo jak jest, nie? No, ja. Ostatnia detka. Don't stop push it now. O chuj, czy to jest to, co mi się wydaje? Nie wiem. Ulala, to nie jest takie łatwe, kurwa. To jest chyba szybkie. To jest nawet przejebane, z tego, co ja pamiętam. To jest 10-3, kurwa. Ona jest bardzo ciężka. Tak ja, przynajmniej tak na moje możliwości. Bardzo ciężka. Nikt nie zna tego, bo mam. Nie znam. Nigdy. Ja mam na tym skora sprzed 3 lat i nie pamiętam, ale samym Hiddenem. Samym Hiddenem, kurwa! Don't stop push it, 263. Takie don't trójki, stop minor. Trójki, tam są 4 takie trójki, na którym. No. To jest przejebana mapa. Myślę, że to może być najcięższe nawet, kurwa, z tych wszystkich map. Mimo, że dwóch nie znam.
Dobra, next. Free mody, kurwa. Bedroom No Yume, kurwa. Od Suki Neifena, co to jest? Ale Spider? Spider? Nie znam tego. Co to znaczy No Yume, kurwa? Sen? No. Sen, kurwa, o tym. O sypialni. Sen o sypialni, gość. Nikt nie zna mapy, kurwa. Nie ma wiczka. Ja znam. No to co nie gadasz, kurwa? No tak nie chciałem się wyrzucać. Żadna technik jumpówka, tylko typowa mapa, taka jak na Andesu, jak w tamtym pulu. Tylko, że... No, Andesu? Tylko, że troszkę trudniejsza. Nie skłamię się, powiem, że jest trudniejsza, ale spoko. No typowa w stylu, nie wiem, no Yorunaku, nie? Nie wydaje mi się, że tam było coś specjalnego. Nie zagrałem całej mapy, bo zagrałem tylko jakieś 3/4, bo dalej mi się nie chciało, ale no pewnie dalej nie ma nic innego, nie? Wyróżniającego. Pewnie nie ma, kurwa. Next mapa. Traction Git V. Kurwa, co to? Co to? Ło, wow, aż Egoistic Shredder odpaliłem niechcący. To jest stara mapa. Chyba w stylu Galvaniza mi się... W sumie nie wiem, nie znam tego. Miałem to kiedyś, kurwa. Nie zdziwił się, no Galvaniz takie mapy. Jest nawet to, no. Takie spore jumpy. Nawet, no może jest. I trochę takie w stylu Goldasta, czyli Galvanizowym. No. Może i macie rację, ale no cię tańczy do tej mapy, jak sam Div mówi, nie? Fajna nuta. Fajna nuta, więcej nie powiemy, kurwa. Egoistic Shooter to jest ten Egoistic Shooter, który myślę, kurwa? Czy to tak, jest ten, który gra się tylko na turniejach. Tak, dokładnie. To jest mapa, której nikt nie grał od roku, kurwa. No w sumie. Bo rok temu była na jakimś innym turnieju, dlatego... Spójrzmy na top 50. To bardziej z Hard Rockiem czy z Hiddenem, według was? To bardziej przejdzie. Tak, myślę, że oba są duable. Ale bardziej Hard Rock mi się wydaje, lepszy flow chyba by był. Uwaga, na Egoistic Shooterze mamy FC na HDHA 14 dni temu od Polaka. Od Polaka, Necro. O kurwa, gdzie on jest? O kurwa, ktoś jednak to zagrał. Pozdrawiamy Necro. Zwracam honor. Necro za kapior, kurwa. No, to na OWC go bierzemy jak nic, nie? Ja będę kapitanem, wiadomo jak jest. I ostatni, Tout Petit Mono, kurwa, jak to się czyta, każdy to zna, każdy lubi. To jest pojebana łapa, nie wiem czemu to jest na free modzie ogółem. No to jest ciężkie. No. To z Hard Rockiem będzie przejebane, no to chyba się wydaje. Na no mod już. Tu bardziej Hidden chyba, nie? Albo Hidden, tak. No. Tu bardziej Hidden w chuj. Sam nie wiem, bo na Hiddenie ciężko jest followować te streamy. No ale szybkie, więc ja wiem, i nie aż takie długie chyba też. Nie? To ma chyba taki spam sliderów krótki. Tak, 1-8. Dobra, przechodzimy do tiebreakerów. 3 tiebreakery, kurwa. Satorare, Ishibomi, no Eternal Chain i Road to the Legend. Yo, co to jest? Co ostatnie? A sobie zobaczę. Ciekawe. Nie wiem, znam tylko Ishibomi. Tylko Satorare. Ishibomi to jest taka uta, tylko że trochę wolniej. Nie no, w sumie nie wolniejsza. A Road łatwiejsza. Road to the Legend to jest na... No, unranków za dużo, no. Bartki, numerki i inne mapikerzy, kurwa. Co się pikowali? Ale Bartek gra w turnieju, to ciężko. Oj, tam pewnie szeptał do ucha, chłopie. No, jeśli dojdzie do tiebreakera, to będą grać Ishibomi, bo jest najbardziej standardową mapą. Tak mi się wydaje. A nikomu się tiebreakerów nie chce trenować, tak? Satorare jest mapą tak trudną, że jeśli ktoś ma FC na turnieju, jest kozakiem. Wow, ale już powiem. Myślałem, że powiesz, że nasrasz do słoika i to zjesz, kurwa. Jakieś space streamy? Ale gdzie? Satorare. To są spaced czwórki jump streamy w pewnych momentach takie. A. Przez całą mapę wywalone. No dobra, no ogólnie o pulu. Lepszy niż dwa poprzednie, według was? Tak, z tego co mówiliście, to tak brzmiało lepiej, mi się wydaje. No, mogę się mylić. Nie znam też znowu większości map, więc się nie mogę wypowiedzieć. A już nie masz po co grać na sumie. Wydaje się. Ja mam pewne zastrzeżenia, ale to... Wydaje się podobne quality. Tyle zawsze powiem. Każdy nie ma pól jaki będzie, zawsze będzie chujowy, jak ktoś powie. Chujowa, ale stabilnie mówisz, Krzysiu. Jest. Nie no, dobry map. Dobry map pól, no dobra, to dobry. A mało lat? Jest okej. Okay. No boi się, bo Bartek numerki cię dojedzie, kurwa. No tak, pod Podlasie. Nie, no jest okej. Okay, no. Ja zawsze, jak patrzycie na moje tutaj odniesienia do swojego pula, to nie liczcie detek, bo no nie gram ich. Ale
To nie jest powód, żeby kurwa ssać na nich, że ich nie grasz. To się naucz. Może kiedyś. Właśnie, siłownia mała teraz, wiesz, powinien coś pizgać, kurwa, nie? Wiadomo jak jest. Dobra. Przechodzimy do obstawienia. Dużo nam nie zostało do obstawienia. Pierwszy mecz! Małopolskie kontra lubelskie. I pierwszy obstawia Spider. Nie chcę. Nie. Ja nie wiem. Pierwszy obstawia Małolat. Małopolskie kontra lubelskie, tak? O Jezu. No. Do 7. Do 7, tak? 7-4 Małopolskie. Dobra, Laskis. Filip zniszczy, nie? No, to będzie 7-5 Małopolska. Dobra, Krzysiu? Kurwa, ciężko. Ciężko. Czy jest więcej map pod Wilka, czy więcej map pod Buma? Oto jest pytanie. Powiedziałbym, że jest porówno. W takim razie... To pamiętaj, no, że... 7-6. Nie. Stop. Wróć. Pamiętaj, że w Małopolskim jest twoja staja, nie? Wiem, dlatego... Mi się wydaje, że Małopolski ma równiejszy team, kurwa, troszkę. Właśnie mi się też wydaje, że Wilk ma więcej... Tam Stachurski takie... ciągnie na dno strasznie, kurwa. Nie? Ma podporę w postaci swoich... tych, no... Mniej chujowych teammate'ów, tak? No, ja bym powiedział... postawiłbym 7 do... 7. 4. Do, o, tak do 5? Kurwa, 5 czy 4? To jest dobre pytanie. 7. 7-5. 7-5. Krzysiu się zastrał. 7-5. Popuścił stolca jednak. No i Spider. Pewniaczkowy gościu zwoje. Spider. Kurde, też nie wiem. Tak mi się trochę... Chciałbym tiebreaker zobaczyć, ale nie wiem. 7-5 Małopolskie też dam. Nikt nie obstawia na lubelskie i pewnie Wilk się schla i Bumik rozjebie, kurwa. Po tym, co nas Wilk zmasakrował, to... Myślę, że jest więcej map pod Wilka niż pod Buma. Bo Bum gra dobrze zajebiście mapy, które mają streamy i które mają flow aim, nie? Czyli Running in the 90s na przykład, ewentualnie Senpu no Mai jest pod niego i Tut Petit Moi Nau może też to takie trzy mapy w sumie. Tak. Mi się też wydaje, że Wilk tak się bardziej przełoży też do tego, nie na wyjebanie, skoro na pewno. Tak, jak nas przy tryhardo. Ogółem każdy wie, że to będzie 1-1, a nie 3-3, kurwa, no powiedzmy sobie szczerze, prawda? Ja myślę, że to będzie taki 1-3-1, kurwa. No może. Dobra, drugi mecz. Łódzkie, Podlaskie, kurwa, Krzysiu pierwszy, bo ty nie jesteś tutaj zamieszany. Ale kto tam gra? No ja. No, Laskis, no tak. Laskis jest głównym dowodzącym tego zespołu. Znaczy jestem motywatorem. Głównym wzwodzącym. Wilczku versus Małolat. Kurwa, to będzie ciężki mecz. Wszyscy będziecie ssać jak pały. Tylko kto będzie ssał pałę mocniej? Małolat jeszcze Nawiczka nie wygrał, kurwa, tak? Kto będzie ssał pałę mocniej? To ja. Jest pytanie. Pewnie, że Małolat. No właśnie, Małolat wiem, że będzie ssał pałę, ale pytanie, czy Kukizecki i Bartek Numerki będą też również ssać pałę? To jest dobre pytanie. Pytanie, jak bardzo Małolat będzie na dno ciągnął. Niech powie ktoś inny pierwszy. To ja obstawiam. Niech będzie. 7-3 dla Łódzkiego. Dobrze. Spider? Jeszcze chwilę. Muszę się zastanowić. Brawo, życie gracie, no mówicie wynik i tyle. No na pewno... Jak Małolat jak się podłożysz, załatwi ci unbana u Wilczka. Łódzki ma przewagę w DT. Łódzki ma przewagę w DT, mimo że Pigi nie ma formy. Ja detki zagram teraz. No, Spider. 7-4 Łódzki. On będzie close as fuck. Będzie close. Małolat. 7-6 dla Podlaskiego. Albo 7-0, albo 7-6. No nie wiem, po co pomiędzy stawiacie. Oczywiście dla Podlaskiego. Zawsze sobie powiedzieli, czy nie, kurwa. Ja też myślę, że będzie 7-6 dla Podlaskiego, bo w tiebreakerze przegrają Wilczki, tak mi się wydaje. Będą grać Eternal Chain i przegrają. Wilki i Świnie, kurwa. Też stawiam 7-6 dla Małolatów. Dobra, powiem wam tak. Warto! Możemy na szybko obstawić potencjalne mecze, a to musi być super szybko, kurwa. Żeby nie było przedłużenia. Jakie są potencjalne?
No nie wiem, no jak przegra Małopolskie na przykład, no ile jest scenariuszy, kurwa? Cztery? Loser of... Są dwa. Albo my z Małopolskim, albo... Nie, no w sumie cztery są. Nie, więcej niż cztery. No cztery, albo my nie. Z Małopolskim, albo my z Lubelskim, albo... No da, cztery. Cztery, albo Podlaskie z Małopolskim, albo Podlaskie z Lubelskim. Dobra, to cztery. Małopolskie, Podlaskie jak będzie, to ile będzie, Krzysiu? Na szybko. To było do siedmiu, tak? Siedem. Na szybko. No sorry, kurwa. Muszą moje zwoje mózgowe załatać. Rapid fire, kurwa, tak zwany. 7-3 dla Wilka. Spider? No tak. Dobra. Mola? 7-4 dla Wilka. 7-3 dla Wilka. No przeciwko sobie obstawiam, bo no na Wilka nie wygramy, ale... Małopolskie z łódzkim? Nie, czekajcie. 7-6 dla Podlaskiego. Klasycznie. Małopolskie z łódzkim. 7-2 dla Wilka. Którego Wilka? No, Wilk to Wilka. Laski is. 7-5 dla łódzkiego. Mole. 7-0 dla Wilka. Widzę, że to taka ostra napierdalanka. Ostra napierdalanka. Spokojnie do osadzie, jaka kosa jest, nie? Spokojnie, tego meczu nie dojdzie, kurwa. Spider jeszcze. Teraz tak myślę. 7-3 małopolskie. Dobra, lubelskie, łódzkie. Pozytywnie. Lubelskie, łódzkie. 7... 7. Nice, 7-8. Kurwa, nie wiem. Ja babcia do 3. 4-4-1. 7-5 dla Booma. Ja tak samo. Też chciałem tak powiedzieć. Dobra, mało lat. 7-2 dla Booma. Last Kiss. 7-3 dla nas. Widziałem. Lubelskie, ja się trzymam. Lubelskie, Podlaskie, czyli to co będzie na faktycznie, kurwa. Warto. Lubelskie, Podlaskie? No. Możesz, ty kurwa, zagiąłeś mnie teraz. No. Możesz, ty chuju. Dobra, niech ktoś inny powie pierwszy. Ja muszę się zastanowić. Na szybko miało być Krzysiu rozkminiał. 7-6 dla Podlaskiego. O. To szanuję, bo ja mówię to samo. Bo albo wygrywamy w TB-ku, albo nigdy, nie? Spider. Albo się zdają. Ja mówię 7-4 lubelskie, bo wydaje mi się, że Boom to jest taki... Kurwa, Spider, no ja chciałem to samo. Miałeś szansę pierwszy być, kurwa. Drużyny, które mają carry, wygrywają, no i kurwa, Boom to wykeruje, no dzięki. 7-4 dla... Zrobię 7-3 powiem, to może będę miał szansę na zwycięstwo, jeśli Spider nie trafi, nie? 7-3. Nadrobić, kurwa. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o obstawianie. Zobaczymy, kurwa, kto będzie miał rację. Dobra, zanim przejdziemy do pytań, to jeszcze raz podziękujmy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć nasz podcast. Jeśli również chcielibyście to zrobić, to wszelkie informacje macie zawarte w specjalnym komentarzu pod filmem. No i dzięki za pytania, troszeczkę się poprawiliście. A na pewno poprawiliście się pod względem ciekawości pytań, bo są no, na wyższym poziomie niż zazwyczaj, przynajmniej tak sądzę. Pierwsze pytanie od Krzywego. Jaki gracz OSU nie spełnił swojego potencjału, czyli zapowiadał się na gracza, który może być w top 50, a ostatecznie gdzieś znikł? W nawiasie na przykład dostał bana lub przestał po prostu grać. I kolejna część, czyli i dlaczego jestem to ja, tak? Benie. Krzysiu, pierwszy odpowiadasz. Ale z Polski czy ogółem? A może i z Polski ogółem. Nie jest to bezsensowne. Może najpierw z Polski powiem. No. Znaczy, w sumie no, o takich graczach się nie pamiętam, prawda, więc zapewne nie pamiętam o kimś, kto mógłby być dobry, ale znam jedną osobę, która nie spełniła oczekiwań, a mianowicie Niko. No. No Niko po Unbanie każdy oczekiwał, że wystrzeli, kurwa. No tak, to tam, ale... wiesz, top 10 z tego roku było widać, kurwa, czego oczekiwali ludzie, czego oczekiwali wszyscy, kurwa. A to jest... Pograł Mesjasz. No i nie ma Niko, no. Znikt... On wypierdolił do roboty i mu się nie chce grać w to. Zebrał hajs, kurwa, na streamie. Raczej. Ma laski, nie, ale obrońca Niko, kurwa. Proszę bardzo, laski. Jeszcze wróci po hajs. A tak, po hajs wróci. Wróci po hajs. A z Polski? Ale nie, Niko był w topce, jeszcze... więc o co chodzi, nie? To ktoś, kto... Może tak. Nie wiem, może... Dutson, może jeszcze... Kto? Dutson.
Dudson? Może, nie wiem. No to jak Dudson, to specjalnie i dopowiadałem, to właśnie Krzywy, który zadał pytanie, napisał na końcu, że moim zdaniem takim zawodnikiem jest Dudson, kurwa. Dudson docheatował to bez tego. No, ale... Ja bym powiedział rok bardziej, nie? No, ale mi się wydaje, że rok swoje zagrał. No tak, zrobił, ale się zapowiadał na takiego gracza, który będzie w topce, taki top przez dłuższy czas trochę. A tak to wiesz, 17 miejsce w Polsce to nie jest top, to jest... No. 230 ranku, no. A z tych, ze świata, powiedziałbym, że Reimu, ten, który też został unbana. Haku Rey, no. Reimu Desu. A on nie był w topce? Dostał unbana i trochę pograł i zniknął. No i był tam chyba na jakimś topie. ISC dostał. Ale on był chyba 10. Tak, no, wbił się. Ale to było dawno temu. No i co, zniknął. Ale i potem wbił się i zniknął, no. Aha. No on tam później zaczął płakać. Nie jest taki super dobry aktualnie. Płakał za MSI, no i z rok nie grał, nie? Albo z półtora. Czekaj. Nawet, nie? Digital Hypno. Co Digital Hypno? Jest kozakiem. No ale nie ma tego, czemu nie jest top 50? Pierdole. Dobra, to jeszcze ja powiem, kurwa. Moim zdaniem z Polski to ten nick padł dzisiaj na podcaście. Ja sądzę, że Nekro, kurwa, nie? Chociaż... Nekro, no. Tak sądzę, nie? Przynajmniej jak ja grałem, to sądziłem, że on będzie zajebisty, kurwa, tak kiedyś, nie? Tak, ale odpierdolił mnie z omakcji i dostał bana. I też tak zniknął, kurwa. To jest dobry przykład. I tak ze światowych... Nie, ze światowych jest jakoś tak ciężej. Nie wspominając o takich cheaterach, kurwa, typowych. Jakichś Clementine'ach, kurwa. Dobrze mówię? Clementine'ach? Bo się nazywa? Tak, nie, to. Nie, na przykład, nie, moim zdaniem Rohalk, kurwa, tak ja bym powiedział, nie? Co ty, Rohalk to jest kot. No. Że, w sensie, że nie, spełnił moich oczekiwań, no. On osiągnął wszystko, co mógł ze swoim skillsetem. I ja myślałem, że on wyżej zajdzie po prostu, o to mi chodzi, nie? Nie wiem, czy da Zirba? Wyżej zajść. No pewnie, że się da. Nie da się chyba, z jego skillsetem nie da się. No dobra, mniejsza. Next pytanie, kurwa, to było ciekawe. Od Neziego. Tu uwaga, słuchajcie dobrze, bo sam dokładnie jeszcze nie rozkminiłem tego pytania, kurwa. Czy jeśli któryś z was miałby do wyboru stracić dominującą rękę i sterować stopą, czy klikać stopą, a sterować ręką? Co? Nie grałbym, dobra. Jakby było coś takiego. Mówię, żebyście słuchali uważnie. Przeczytałem kropka w kropkę. Adekwatnie gram tab X, ale mam X zbindowany na spację klawiaturą pod nodze, jak pedałem do tego. Do no dobra, Lati, ty się nie liczysz, chłopie. No kurwa, no. Ty się nie zaliczasz. Ty masz grupę inwalidzką, chłopie. Nie, mój mózg jest inwalidą, okej? Okay? Jeszcze raz czytam. No, czy dalej. Jeśli któryś z was miałby do wyboru stracić dominującą rękę... Stop, czyli ucinają mi prawą rękę. Też tak dalej. Zrozumiałem, kurwa. Dalej. I sterować stopą... I czy dobra, czyli tracę rękę i muszę sterować stopą, tak. Mimo że mam jeszcze jedną zdrową tak, rękę. Tak, dobra. Czy klikać stopą, ale sterować ręką. Czyli... Oba scenariusze zakładają w tym, że stracę rękę, tak? Ale i lewo. Wybieram sobie po stracie ręki, czy sterować stopą, czy klikać stopą. A tak? Jemu chyba chodziło o to, że... Odpierdalają ci prawą rękę i sterujesz stopą jako tym... Ja już wiem, o co chodzi, kurwa. Czy aimujesz stopą, czy klikasz stopą? O to tak, chodzi. Tak, tak tu chodzi o to, że kurwa aimujesz... stopą, ale klikasz normalnie tak jak dalej, czyli lewą ręką, tak? Kurwa, ciekawe jak, ja pierdolę, weź sobie wyobraź. Na padzie, o co chodzi? Przy komputerze masz rękę na klawiaturze i nagle masz nogę, kurwa, na tablecie. Czy klikasz stopą, ale sterujesz ręką dominującą, to chyba o to chodzi, kurwa, po prostu. Ja mocno ogień to pytanie. Nie ręką dominującą. Ale sterować ręką, no po prostu. Klika stopami, ale sterujesz normalnie ręką. Celujesz. Moja dominująca ręka to lewa, czyli no nie mogę klikać, gram mouse only. Nie, sterować stopą to się nie da, no bez jej. No nie, ja no myślę, nie. Że to drugie. Klikać ręką, no.
Nie, klikać nogą. Klikać stopą, ale to by było tak. W sumie można dwiema stopami klikać. Możesz się nauczyć, no tak. się nauczyć mouse only przecież, nie? Przecież można się nauczyć trzymać w niedominującej ręce pena i klikać dwiema stopami. W sumie nawet byłoby szybciej. Dzięki. Dziękuję. No, nowy playstyle incoming, kurwa. Tak jest. Nie? Jak jeździsz samochodem, to możesz sobie pedały od takiego tego. Ty, no właśnie, go dwa pedały bierzesz, podłączasz, robisz Arduino, kurwa. No? I grasz. Jedziesz. A, no widzisz. Wysyłajcie nam zdjęcia, jak taki setup ktoś zrobi, kurwa. 2020 i filmy. Playstyle. Wysyłajcie filmy, będą na Osu TV, jak myślicie. Next pytanie od Demigod, kurwa. Czego najbardziej nienawidzicie na Osu? Jest w ogóle coś was tak mocniutko triggeruje w tej grze? Krzysiu, co ci triggeruje? Wszystko ci triggeruje, kurwa. Kurwa, jakie to jest takie vague, bardzo obszerne pytanie, na które... Co mi przyjść do głowy? Zwłaszcza dla ciebie. Takie pytanie. Kurwa, to jedna kurwa, rzecz. Kurwa, ci Żydzi w Osu nienawidzisz mnie, kurwa, już cię tu chłopie. Dokładnie, tak. Już wchodzę. Żydów. Już klikam, odbezpieczam przycisk. No, jedna rzecz, która cię najbardziej wkurwia. Jedna ale rzecz. Zbyt. I dlaczego jest to Pepi? Jedna rzecz, która mnie najbardziej wkurwa. No, muszę pomyśleć. Co mnie wkurwia? To ja mogę powiedzieć, ale to jest też takie nie, że Jezus, nie mogę bez tego żyć, czy tamten. Ale te wszystkie mapy takie typowo dla farm i że jest tego w chuj. No, że wszystko jest przywróćcie taka stare meta mapy na DT! Przywróćcie stare mapy! Calamity Fortune na HR! Ja się od razu podpiszę, kurwa, pod Spiderem. Mnie wkurwia ten styl mapienia jumpowy, że wszędzie są te jumpy takie poprzeczne, jak to ja mówię, kurwa. Zawsze na to narzekałem i mapy są przez to monotonne i każda wygląda tak samo, kurwa, nie? Przynajmniej w moim odczuciu. I to mnie wkurwia najbardziej i przez to mi się nie chce grać, nie? Mnie najbardziej wkurza... Mapy nie mają stylu zazwyczaj, nie? Już wiem, najbardziej wkurza, że Adamkus ze swoim playstylem jest 61, a nie 20 na świecie. No, mnie najbardziej wkurwia to, że nie umiem grać. To mnie najbardziej wkurwia. Nic mnie bardziej nie wkurwia niż to. Mnie najbardziej wkurwia, jak odpalam tą grę i jest Welcome to Oz, jak wyłączam ją, mówię see you next time, jakby widzieli, że ja to wyłączam. Możesz to wyłączyć, laski. Klikasz, kurwa, jest... pięścią bez hej. Kurwa, see you next time. Kurwa, no. Dokładnie tak. To mnie najbardziej wkurwia, masz rację, laski. Dziękuję. Wspomniałeś mi to, kurwa. Że odpalam tą grę, że oni wiedzą, że ty wrócisz do tej gry, oni wiedzą, jakie to jest IQ 2137, nie? Dlatego to musisz podmienić na inny dźwięk. Tak. Na wypierdalaj i nie wracaj. Uninstall, please, nie? I tyle. Do mycia! Ale mi się nie chce, jestem zbyt leniwy, żeby to zrobić. Wiadomo. Dobra, teraz mamy dwa ostatnie pytania od Arkitiewa. Arkitiewowi ogólnie dziękujemy, kurwa. Wysłał mi tutaj sporo pytań, ale sobie nie wszystkie, niektóre sobie zostawię na później, po prostu. Pierwsze pytanie, kurwa, do mnie, dosyć szybkie. Gdzie podcasty z Mani, kurwa? No ja wiem, no nie ma, kurwa. Nie pisaliście nic, nie daliście znać, nie poprosiliście, żeby był podcast, no to nie było, nie? I chuj, koniec, kurwa, kropka, nie? A po co podcast, który obejrzy 500 osób? Tak, dokładnie. No i ostatnie pytanie od Arkitiewa. Jakiego znacie... To się wytnie, albo nie. Jakiego znacie najstarszego gracza osób w Polsce i na świecie? I czy uważacie, że wiek ma duże znaczenie, jeśli chodzi o progres? Pytanie do wszystkich. Ciekawe pytanie, kurwa. Krzysiu, tak, kto jest najstarszy? No Benik jest najstarszy. Ja co ty pierdolisz, chłopie? Ja nie jestem najstarszy. Masz 40, kurwa, lat. Nie jesteś ojcem? Jestem ojcem tej gry, kurwa. Ojcem często, kurwa. Spider, kogo znasz najstarszy? A na świecie jest, na świecie. Meltina. A to Biko nie jest czasem tam? No Biko ma dużo A lat, był jeszcze jeden taki, Meltina kurwa, jest. Meltina ma 33 tak, lata ogółem. To bliżej niż dalej już, nie? To 20 więcej ode mnie, kurwa. Biko też miał 30 chyba. 32 aktualnie. Nie, to stara dupa, nie? Meltina starszy, no. Same staruchy, kurwa, ja to z takimi się nie zadaję, ja tylko z młodszymi. No Beniek, na ty ile masz, przyznaj się? No ja 18, nie? W profilu masz 19, czyli coś tutaj nie gra. O chuj, o dobra, no przekłamałem ja lekko. Ja mam dwóch graczy, takich co znam najstarszych, to jest twoja staja i twój staj. No, ja mam 19, nie wiadomo jaki jest, kurwa. Laskis, może ty jakieś masz nowe te?
Nowe info. Graczy? Nie, ona jest starsza, jest Krzysiu w Polsce, on jest dziadek, mówię na niego, kurwa, nie? Ama jest starsza ode mnie. Nie, no, ale, Ama, ale Ama jest duchem, Polski duchem to... młody, cicho tam, kurwa. Z Polski to chyba ty jesteś najstarszy, Beniek. Ja, co ty pierdolisz? Ja nie gram w osób, ale ja nie gram już. No jak to nie grasz, a co robisz teraz? No dobra, nawet jeśli nie grasz, no to jesteś w tym community, o to chodzi bardziej. Ale najstarszego gracza OSU, kurwa. No to Meltina mówiłem. Tacy, którzy ale w Polsce, poza mną. Ty, Beniek, ale ile masz lat? No 19, nie? Plus 10. Kto jest młodszy ode mnie? Kto jest niewiele młodszy ode mnie? A Wiciu przypadkiem? Krzysiu, o, ile Wiciu, ma? No. Szagon ma 27 lat, ale nie gra. Ale nie gra już. To... A Wiciu ile ma? Ty wiesz? Wiciu ma 24. A, to Amaj chyba będzie. To wygląda na Kaczmajster, stara dupa, nie? On jest starsza, mecz. Nie przyznajemy się do niego, kurwa. Ja tylko ale to i tak mi nie jest dużo lat, kurwa. To jest dopiero 26 lat, ja pierdolę, nie? Jest najstarszy w OSU, jaka ta gra jest, kurwa, dla dzieciaczków, nie? No, bez kitu, nie? Bez kitu, kurwa. Dlatego ja się nie nadaję już z wami, nie? Wiadomo jak jest. Wiadomo jak jest. Ej, bez kitu, zajebiste były pytania, kurwa, dzisiaj. Nawet Krzysiu potwierdzi, nie? Krzysiu. No, były ciekawe. Które było najlepsze, kurwa? Nie pamiętam. Co cię najbardziej wkurwia w osu? To było najlepsze. No, z ręką. Po podcaście? Z ręką i stopą. No, już kończymy, chyba tu nie ma o czym gadać, kurwa, nie wiadomo jak jest, nie? Dobra, jeśli macie jakieś ciekawe pytania, kurwa, chcecie przebić tutaj Arkitiewów, kurwa, Krzywego, Neziego, Demigoda, to pod filmem macie specjalny komentarz od tego, pokażcie, kurwa, że potraficie. Jeszcze raz przypominam, że jesteśmy 105 zł od live podcastu na Twitchu, gdzie, kurwa, to będzie konkretny podcast, kurwa, z webcamami na 100%, z kobietami, kurwa, dziwki, koks, wszystko, czego chcecie. O chłopie. Wszystko, czego pragniecie, kurwa, kappy, kurwa, pokczampy i te inne bajery, rowery, kurwa. Tematykę sobie możecie sami wybrać nawet w sumie, nie? Dobra, reklamujemy się, panowie. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że urwałeś chyba drugą część pytania Arkitewa. Czy wiek ma jakiś... ten. O, oddział. Masz rację, tak się kurwa... I chciałem do tego powiedzieć, masz że... Ma ale Kitiew już pisał komentarz, mnie bluzgał pewnie na pliwie, kurwa. Dawaj, Jaski, uratowaj sytuację, to się wytnie. I chodzi o to bardziej, że to się można na dwa sposoby, z racji tego, że starsza osoba może tak powiedzmy, no już nie mieć siły, że... tak, męczyć się, że tak a powiem. Na wózku inwalidzkim się. Tak, na wózku inwalidzkim, powiedzmy. Mniej ale czasu wolnego, się... kurwa. Tak, mniej czasu wolnego, bo jest praca, masz na przykład, jak w moim przypadku jest praca, dziewczyna studia, to cały ostatni rok zajebany. No raz i to tam full package, nie? Ruchanie, kurwa, pracowanie. Koks, i... nie, kurwa. I chlanie. Ruchanie, firma. Pracowanie i chlanie. Nie, ale tak to wygląda. A taki, powiedzmy, no, 15-16 latek, no jakikolwiek, nie? Co mieszka jeszcze tam, powiedzmy, nawet u mamy, nie? To tam nic nie musi, tylko posprzątać pokój! Synek, posprzątaj pokój w sobotę, dobrze. Zaraz, mamo! No i potem napierdala sobie cały dzień, wiesz, du w kółka. Zamiast iść na dziwki, nie? To on napierdala w kółka, wiadomo jak jest, nie? A my co idziemy z ziomkami no, w sobotę, w piątek? A potem wyrastają takie wilki dziewczyny, ten, siostry muszą mu załatwić laski, kurwa, w saunie, nie? Wiadomo jak jest, nie? No ale, znaczy, you get the point, nie? Tak, to jacuzzi. To jacuzzi, co wilków nie był, to na jego, u niego na chacie jest, nie? To fajnie. Co ty pierdolisz? No tak, on ma na chacie takie jacuzzi. No o chuj, to... Jeśli chodziło o to pytanie, ja też mogę się wypowiedzieć. Wypowiedz się. Nie wie. Nikt nie wie, czy to ma znaczenie, bo nikt w tym wieku już nie zaczyna w to grać, kurwa, o to chodzi. Ewentualnie ktoś zaczyna, ale o nich nie słyszymy, dlatego że mają tyle lat i nie umieją się nauczyć już w tym wieku. Albo wpisują sobie na profilu 13 lat, śliczna dziewczynka, kawa i desunę, coś takiego. Ja nie widziałem gracza, który miałby 4-5 lat, który zaczynał w tym momencie grać i się nauczył do jakiegoś tam poziomu, nie? Nie znasz mnie? No spoko. Bardziej chodzi o to, że na przykład ja gram już w chuj czasu i ciężej mi jest progresować, bo gram, po pierwsze, gram w chuj czasu, dlatego rzeczy, które dla których się dla ludzi innych, na przykład że ludzie wchodzą do tej gry i grają na przykład, nie wiem, 4PP, 4Rank, ja już osiągnąłem swoje rzeczy, prawda, w tej grze i za moich czasów sobie osiągnąłem to, co chciałem, prawda, osiągnąłem swoje cele i teraz są, kurwa, cele inne. Jakby to powiedzieć? Professional streamer teraz jest. Nie, jakby to powiedzieć?
że każdy ma takie same cele, jak wchodzi do tej gry. Ale ja już je osiągnąłem, a inni, którzy wchodzą do tej gry, jeszcze ich nie osiągnęli, nie? No Krzysiu już jest mistrzem świata, nie? Oh wait. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czy to ma sens, to co mówię. Oczywiście cele też mam teraz inne, żeby na przykład dogonić tych ludzi i dalej grać na jakimś tam poziomie. Ale jest mi ciężej na przykład, myślę, progresować niż osobom, które zaczynają, bo mam swoje nawyki, które kurwa pielęgnuję przez jebane 8 lat, na przykład to, że nie umiem zmienić gripa, co mi zaniża kurwa strasznie mój poziom gry. I próbowałem zmienić na przykład swojego gripa z 20 razy, co się nigdy nie udawało, bo kurwa jestem przyzwyczajony do tego jednego, o którym gram 8 lat i nie umiem go zmienić. No, to jest minus. To jest Krzysiu, minus. Ale ja powiem ci szczerze, jak teraz grasz, to i tak jest 2 razy lepiej niż jak temu na OPNC, nie? Bez... Ej, ale... To sobie wyobraźcie, jak było chujowo na OPNC, kurwa. Na OPNC nie miałem szansy nawet zagrać, ci powiem. O to bardziej chodzi, bo grałem tylko w group stage'u na łatwych mapach. Ale na przykład niektórzy właśnie jak Farto mają cele na przykład na osu, a na przykład niektórzy też, nie wiem... Znaczy ja mam cele na osu nie są moimi priorytetowymi. Cele charytatywne ma Krzysiu teraz, nie? Ja mam cele na przykład, żeby się kurwa w końcu nauczyć driftować, no porządny. I sorry, ale osób pójdzie w kontrę. Czyli mówisz, masz cel, żeby cię zabić w końcu, kurwa, tak? Na drodze. Nie, ale będę drift, ale nie, ja nie będę na drodze, ja będę na torze. Ja nie będę na drodze driftować. To na torze się nie da zabić, kurwa? No przynajmniej nie da się tak wypierdolić jak na drodze, nie? Ale i masz tory, masz te oponki bezpiecznie. No, my tam z Niko się już zapisujemy, tylko 36. To wytnę to twoje przedłużanie penisa, chłopie, kurwa. To tak nie może być. Za dużo tego przedłużania zbieram penisa. Zbieram na E36, kurwa. Halo. Za dużo tego przedłużania chyba na penisa na podkę. Dawać reklamować się, kurwa. Laskis. No co, no. Na którym torze można, kurwa, wpaść ci pod koła? No, Łódź Toruń. No to Twitter Laskis420, laskis.pl na Snapchacie. No i jak ktoś mnie zna... Penisy na gołe, co tam wstawiasz na Snapchata? Penisy, kurwa? Na Snapchata dajesz? Wstawiam w sumie teraz to nic, bo telefon mi się rozpierdolił, ale w przyszłym tygodniu mam nowy. Żona na Snapchata nagie fotki wstawia, czy nie, kurwa? Nie, nie wstawiam. To chujowo, to już się nie liczy. Chujowizna. Krzysiu, dawaj. I Fartownik. Na Fartownik. Krzysiu będzie ten The Walking Dead spoilował, nie? The Game, kurwa. Mołolat. Mołolat się nie reklamuje. No właśnie. Pozdrów mamę, nie wiesz. Pozdrów chłopaka. Pozdrawiam. Chłopaka, pozdrów Mołolat. A, nie musisz, dobra, wiem, że wstydzisz. Spider? Mery Spider, Twitch i tyle w sumie. Ta Spider gra w DBD, kurwa. Trochę w osu i trochę w koda czasami. O Jezus, maj, to koda to chłopie, nie, to wytnę, nie. To najgorsza gra. No najgorsza może nie, ale blisko jest, nie? Koda inna. No bo do mnie, jak macie jakąś sprawę, wszystko macie na ekranach, na Facebooku, kurwa, na Discordzie. Jak chcecie wesprzeć OSU TV, to najlepiej napiszcie mi na Discordzie, albo dajcie znać na Facebooku, bo inaczej może być z tym problem, kurwa. Wiadomo jak jest, kurwa, dzięki jeszcze raz za wszystkie komentarze na Facebooku, na YouTubie. No i pierwszy mecz finałów PTW, kurwa, o godzinie 16 w niedzielę dopiero, czyli macie wolną sobotę, kurwa, panowie. Świetnie. 1:18 mojej siostry. Pięknie, kurwa. Wolałbym iść na mecz. Adres w opisie, kurwa. Chcecie wpaść na 18 siostry Laskisa, kurwa. Ale zajęta. Chyba, że są, kurwa, zawodnicy, którym to nie przeszkadza. No i co, panowie, w tym podcaście to już wszystko. W imieniu Krzysia, w imieniu Laskisa, Mołolata, Spidera oraz swoim własnym. Do usłyszenia i niechaj Pepe będzie z wami. Jak chcesz, to możesz nagrać gdzieś tam z tyłu na końcu wstawić, że Paulina to jest najlepsze, co mnie spotkało w życiu i tyle, nie?